Dobry wieczór. Jest godzina 23 minuty. Rozpoczynamy tenisowy Hate Park. To jest program, to jest taka forpoczta programów tenisowych, które zamierzamy robić na kanale sportowym. A co? Taki mamy kaprys i tak to sobie wymyśliliśmy. Ja nie będę w nich dalej uczestniczył, ja wypuszczę tutaj lepszych ludzi, ale o tym jeszcze przyjdzie czas powiedzieć w trakcie naszego programu. Mamy styczeń i luty już za nami i to był bardzo bogaty tenisowy okres, w związku z tym postanowiłem dzisiaj szeroko zaprosić. Wpychali się drzwiami i oknami, szczerze mówiąc, do programu, żeby wystąpić. I są Klaudia Jans-Ignacik, była znakomita tenisistka, a dzisiaj już komentatorka, mogę powiedzieć, ekspertka, jak wolisz, Kanał Plus Sport. Po prostu z roboty przyjechałaś tutaj do nas. Jeszcze masz nawet chrypkę tenisową. Taką chrypkę właśnie małą, dobry wieczór, ale... To teraz musisz to wyjaśnić. Tak. Nie ma takiej możliwości, żeby w tenisie krzyczeć i dostać chrypy. No właśnie tak wyszło dzisiaj, że taki mecz nam się trafił troszkę. Nie spodziewaliśmy się, nie spodziewaliśmy się, bo jedna z zawodniczek się wycofała, rozstawiona zawodniczka i tak, trzeba było troszeczkę więcej dzisiaj mówić. No i tak jakoś ochrypłam trochę. No ale dzisiaj masz mocne wsparcie, bo jest razem z nami też Marcin Matkowski, również były znakomity tenisista. Reprezentant Polski w Davis Cupie i tak dalej. Witam państwa. Mariusz Frystenberg cię bardzo mocno też pozdrawia. A dodatkowo dyrektor turnieju, chociaż jeszcze mówi, żeby cię nie przedstawiać dyrektorem, znaczy, bo nie wiadomo, jaką będziesz funkcję pełnił. Funkcję będę pełnił dyrektora, ale dopiero w pierwszej edycji, jak już faktycznie zrobiłem. Zaraz złośliwcy powiedzą, że już masz tamto dyrektorskie. No wiesz, całe życie na to pracowałeś, żeby zostać dyrektorem. Dokładnie, więc jak tym bardziej na razie były, tenisista jest dla mnie odpowiedni. Okej, ale o tym turnieju też sobie porozmawiamy, bo to jest wydarzenie na pewno w polskim tenisie i to wiemy od wczoraj. No i jest Marek Furian. Nie tenisista. Nie tenisista, za to komentator i Eurosportu i Kanal Plus Sport również. Ty też dzisiaj mecz sobie komentowałeś, ale wcześniejszy, to bo prawda. On był followed by, rozumiem, Klaudii. Więc ja miałem mniej stresu związanego z przyjazdem tutaj na ostatnią chwilę. No okej, no ale jesteście wszyscy o czasie, wszystko się zaczyna. Jest godzina 25, ja wam podrzucę od razu numer telefonu, na który możecie dzwonić i zadawać pytania naszym gościom. Dzisiaj będziemy rozmawiali o tenisie szeroko. 22 208 73 48. Rozgrzewkowo zapytam was, Klaudia, niech możesz odpowiedzieć pierwsza, żeby nie było tak, żebyście się nie wyrywali mi tutaj. Tak. Czy wy czujecie w waszym środowisku, że tenis staje się popularną dyscypliną sportu po tym, co się wydarzyło już nawet od Igi, począwszy od Roland Garrosa? Chcę ci powiedzieć, że w największym lockdownie próbowałem pójść na korty chyba na deskach w Warszawie. Wszystko pozajmowane, od rana do późnego wieczora. Nagle wszyscy chcą grać w tenisa. To znaczy to wiązało się to też z tym, że korty były otwarte dla osób, które miały wykupione licencje. No to tym bardziej powinno być trudno się tam dostać. Tak, ale nie było też, ale to świadczy też o tym, że bardzo dużo osób gra w tenisa. I też to była taka forma i rozrywki, i forma ruchu, którą można było uprawiać. Także no, trzeba było z tego skorzystać i faktycznie bardzo, bardzo trudno było dostać jakiekolwiek godziny. Matka, jak ty to widzisz? O, ty mi powiedz z punktu widzenia nawet sponsorów i twojego turnieju, który się odbywa. Czy ty czujesz, że jest wzmożony ruch w tym zakresie? Tak? Jest, zdecydowanie. Myślę, oczywiście katalizatorem tego całego zainteresowania była sukces IGI w Paryżu. I myślę, że porównując z wcześniejszą sytuacją do Agnieszki Radwańskiej, u Agnieszki było to bardziej tak, nastawało stopniowo. Nie było takiego jednego nagłego, wielkiego sukcesu i takiej euforii. U Agnieszki było to jednak bardziej stopniowa kariera, osiąganie wyników, finał Meldonu. Nawet spodziewanych w pewnym sensie. Spodziewane finał Meldonu, zwycięstwo w 2015 w Mastersie. U Igi tak naprawdę przed turniejem, gdyby ktoś powiedział, że ona będzie w półfinale, a wygra, no to powiedzieli wow. Więc jakby to euforia widać się przełożyła. No i na pewno pochodną tej euforii jest to, że ten turniej w Gdyni od tego roku już będzie. Marek, to mi powiedz tak z punktu widzenia komentatora. No tak, to bo widać, jeszcze to dodatkowo vlog prowadzisz, muszę powiedzieć. Czy tam też jest ruch się zrobił większy u ciebie, czy cię ogląda więcej osób? Wiesz co, trzeba powiedzieć uczciwie, że w telewizji czuć po wynikach oglądalności to, że jest ruch w interesie. Wiadomo, że możemy mówić o meczach Igi Świątek, no bo mecze Polaków zawsze będą
będą się, czy ważne mecze Polaków będą oglądały się najlepiej, tak jest we wszystkich sportach, ale myślę, że każda ze stacji biła w ostatnim czasie tenisowe rekordy, czy to Roland Garros, czy to nawet teraz Adelaida, bo jeszcze Iga ładnie, powiedzmy, przypomniała o sobie na początku sezonu. Ja wiem, że w sklepach tenisowych po tym Rolandzie Garrosie bardzo wiele rakiet juniorskich zeszło i że był ruch w takim departamencie młodzieżowym. Czyli zaczyna się dziać dokładnie to samo, co działo się za czasów Wojciecha Fibaka, kiedy ten wygrywał i wtedy wszyscy chcieli grać. Ja na asfaltowym boisku u siebie ławki rozstawione i łupaliśmy rakietami nefryt, takie białymi, w tenisa. Znaczy moim zdaniem wreszcie, no bo powiedzmy sobie szczerze, tenis to sport poważny. My pewnie nie będziemy do końca obiektywni, stwierdzając to, ale jak patrzę, że tenis przegrywa z kilkoma takimi dyscyplinami, no myślę, że w skali globalnej mniej rozpoznawalnymi. Mówię o oglądalnościach. No, kolarstwo, snooker, ja wiem, że się narażę, chociaż naraża się od razu w tym momencie też znajomych, ale wiesz, Tomek, jeżeli zaglądam do setki najbogatszych sportowców, najlepiej zarabiających, to widzę tam tenisistów, a pewnie kolarzy czy ludzi ze snookera znajdziemy tam mniej, jeżeli o ile w ogóle tam się znajdą. No to wiadomo, że nie jest do jednego, bo znajdziemy wielu koszykarzy NBA, a NBA nie ogląda się pewnie tak dobrze, bo ma trudne godziny, ale no ten tenis tak biedował przez jakiś czas ku zmartwieniu, myślę, że całej tej grupy, która dzisiaj tutaj się spotyka, jest zdecydowanie lepiej. Słuchajcie, mamy pierwszy telefon, ale zanim go jeszcze odbierzemy, dzisiaj na pewno będzie się bardzo mocno przewijał temat Igi Świątek, no bo to jest nasza w tej chwili duma zawodniczka, która wygrała Roland Garrosa przed raptem kilkoma dniami, wygrała kolejny turniej tenisowy, tym razem w Adelaidzie, już mniejszej rangi, ale nadal, wygrywając z niebyle jaką zawodniczką, Belindą Bencic, w finale. Dzisiaj czytałem wywiad z twoją partnerką tenisową przez lata, Alą Rosolską, w Przeglądzie Sportowym. Widziałaś wywiad z nią? I Ala powiedziała tam, została zapytana o jak inne... Ala jest ciągle aktywną tenisistką. Ala mówi, że rozmawia z tenisistkami, które no nie mogą znaleźć recepty na Igę Świątek. I chciałbym was zapytać tak po chłopsku, najprościej jak się da. Co takiego ma Iga Świątek, czego nie mają inne tenisistki, że to się zaczyna, że zaczyna być z nią kłopot, tak jak z Naomi Osaką, że dzisiaj zaczynają ją porównywać te dwie dziewczyny najbardziej. Ala zwraca uwagę na jej, że gra jak mężczyzna, że gra mocnego topspina z forehandu, a dziewuchy to zazwyczaj łup, patelnia, prosta piłka, byle szybko, byle płasko. No ja odpowiem tak, jak dzisiaj rozmawiałam z moim pierwszym trenerem, którego serdecznie pozdrawiam, Henrykiem Dondajewskim, który skończył wczoraj 85 lat. Panie Henryku, wszystkiego dobrego. Powiedział mi, że różnica jest taka między Igą a innymi zawodniczkami, że Iga kreuje akcję po to, żeby zdobyć punkt, a nie kreuje akcję po to, żeby czekać na błąd przeciwniczki. No i to jest jakby największa siła jej. Jak ja teraz komentowałam akurat każdy mecz Igi w Adelaide. No ty masz takich tak zawodniczek akurat, sporo, które stawiają jakby na siłę, na fizyczność. Tak, tylko że przy tym ona też ma jakiś taki geniusz w sobie, że wydawałoby się, że te woleje z kolei, które gdzieś tam na korcie są w takiej strefie, bardzo trudnych do zagrania. Ona gra to z taką lekkością, a wiem, że nie trenuje tego tak cały czas. To jest po prostu coś, co ona ma takiego naturalnego, bo jak popatrzymy na Garbinię Muguruzę, która bardzo dużo też ma akcji takich, że kończy je na siatce, kończy drive'em, to u niej to wygląda wszystko na takie bardzo wyuczone. A u Igi jest taki luz w tych zagraniach. Mateczka, jak okiem zawodnika, nie zawodniczki. No, Iga ma takie papiery jak Naomi Osaka do zdominowania kobiecego tenisa. Mówię zdominowania w tym sensie, że przez ostatnie kilka lat w kobiecym tenisie nie było osoby, zawodniczki, która mogłaby poukładać, powiedziałbym, tenis kobiecy tak jak męski, czyli jakby jest czołówka, dwie, trzy osoby i zawsze możesz założyć, że one będą w finale. U kobiet tego jakby przez taki czas nie było. Tak. Po odejściu Sereny, która miała już po tym, jak zaszła w ciążę i urodziła dziecko, po powrocie już nie ma aż takiej dominacji jej, więc ten tenis trochę był taki zachwiany i myślę, że takie osoby jak Osaka czy potencjalnie Iga, jeszcze Bianca Andreescu by wymienił w tym jakby zestawieniu, są potrzebne, żeby, bo z jednej strony mówi się, że to jest fajne, że jest 15 osób, że może wygrać turniej, ale z drugiej strony kibice zawsze patrzą na te gwiazdy i tak chciałyby te gwiazdy widzieć w finałach, żeby grały między sobą mecze. No ja kumam, ale czy ty widzisz coś technicznie u niej innego? Takiego, że... Tak.
Czym się wyróżnia na tle całej armii zawodniczek? Bardzo mocno psychicznie przede wszystkim. Mm-hmm. To bym powiedział. Ma oczywiście talent od Boga, piękny, wspaniały forehand, bardzo dobrze się porusza, backhandem potrafi skontrować neutralną piłkę, nie może jej zagrać, bo ona od razu może przejąć inicjatywę, ale odporność psychiczna i potrafi sobie poprowadzić w ciężkich momentach. I potem jak zareagowała po wygraniu Roland Garros, wróciła i tak naprawdę gra jeszcze lepiej, co u dziewczyn to nie jest reagują, a raczej jest z drugą stronę zawsze, czy może być taki zjazd. Pamiętajmy taką ostapenką, no, która po prostu... Więc wydaje mi się, że głowa jest bardzo ważna. Chcesz coś dodać, Marek? Czy nie, telefon? Klaudia, Marcin powiedzieli wszystko. Zgadzam się z tym zestawieniem tych trzech nazwisk, z takim zastrzeżeniem, że jedna nie może zagrać dwóch turniejów, bo cały czas jest kontuzjowana. Oczywiście. Mówimy o Andreescu, ale rzeczywiście to są takie trzy nazwiska, które mają szansę na to, żeby między sobą rozdawać wiele tytułów. Słuchajcie, odbieramy pierwszy telefon. Ktoś tutaj na czacie się przewija, jeden wątek zupełnie nie tenisowy. Messi jest podobno aresztowany. Wyobrażacie to sobie? Leo Messi. Mamy bałagan w Barcelonie. Barcelonie chyba nie zostanie. Tak, także słuchajcie, kończymy ten teraz dzwonić po nowych gości. Trzeba dzwonić po nowych gości. Odbieramy telefon. Halo, kto jest z nami? Cześć, jest z tej strony Przemek z Kraśnika. Cześć, Przemek. Cześć. Cześć. Chciałbym skierować się do was dwa pytania tak naprawdę, chociaż one osadzają się tak naprawdę wokół jednego tematu. I pierwsza część tak jakby tych pytań dotyczy tego, czy nasi wszyscy goście dostrzegają w grze Igi Świątek jakikolwiek aspekt negatywny. Czy dostrzegają jakiś taki szczególnie nieciekawy aspekt jej gry, który powinna poprawić? I druga część tego pytania jest taka, czy tak naprawdę być może jako drugie pytanie też to można traktować, czy jest zawodniczką, która w chwili obecnej z jej potencjałem jest w stanie stać się jedną z najlepszych, być może najlepszą zawodniczką tenisa w historii i też być może najlepszym sportowcem Polski w historii. I to były, powiedzmy, takie dwa moje pytania. Dobra, bardzo dziękujemy. Ja od razu poproszę naszą reżyserkę, żeby nam troszkę podbili tutaj dźwięk w studiu, bo musimy się bardzo mocno wsłuchiwać w te telefony. No to dobra, no to pokłóćmy się. To tak już było miło. A teraz w czym Iga jest zła? Znaczy ja bym nie powiedziała zła, tylko może jedna rzecz, którą mogłaby poprawić, ale to też jest bardziej w takiej sferze mentalnej, bo kiedy Iga jest na fali, no to jakby niewiele osób mogłoby jej przeszkodzić. Tak jak zagrała mecz z Halep, fantastyczny pierwszy set i później takie małe odcięcie, to jakby tutaj utrzymała ten poziom, no to tak naprawdę z Halep byłoby no 6-1, 6-2. No to ja tutaj mam zaraz, ale to tutaj zaraz się pokłócimy. Kilka miesięcy wcześniej. Tak. Dla mnie Wigi jej to nawet nie tyle coś do poprawy, ale to bardziej się bierze z doświadczenia i to im więcej zagra meczy, będzie wiedziała dokładnie, jak sobie z tym poradzić, to już widać tutaj. Iga też już wie, że jeżeli plan A i gra A nie wychodzi, to ona może również wygrać mecz tym planem B, czyli przetrzymać piłkę, zagrać większym topspinem i to moim zdaniem jak jeszcze lepiej nauczy się wykorzystywać i mieszać te jakby swoje dwie opcje, to jej pozwoli na wygranie dużo więcej jeszcze z pojedynków, co nawet w Australii teraz widać, ona miała oprócz tego pierwszego 9-2 tak naprawdę, więc tylko Halep. Ja wam powiem tak, to jest Marek, możemy się troszkę pokłócić. Oglądam mecz z Simoną Halep. Od pierwszego gemu Iga gra znakomicie, skraca wymiany, chodzi do siatki i kończy punkty na woleju. I wydaje mi się, że po kilku gemach rezygnuje z tego. Drugi set jej ucieka zupełnie i jest taka potem, taki spojrzenie w kierunku trenera Piotra Sierzputowskiego, no co ja mam dalej robić? I nagle patrzy na tego Piotra i mówi, o kurczę, miałem chodzić do siatki. I zaczyna chodzić do siatki kompletnie nieprzygotowany sposób. Tak, no bo ma nieprzygotowane akcje, prawda? Bo gra przez środek, jakieś takie piłki, takie lotki tam wpadają, a i tak się pcha do siatki na stracenie. To było jakby nieprzemyślane. Tak mi się wydaje, że to zabrakło planu B. Że to najbardziej właśnie bierze się z tego ogrania, bo tak naprawdę Iga wygra wielkiego szlema, ale to jest jej trzeci rok na turze, a tak naprawdę zeszły rok to jest kilka turniejów tylko. Więc teraz na przykład grała Adelaide, to był turniej, który zagrała pierwszy raz po wielkim szlemie, startowała w jakimkolwiek turnieju. Więc dla niej to też była nowość, że zostaje i takie ogarnięcie tego wszystkiego, że przygotowywałam się do Australian Open, no bo dla każdego tenisisty
ten turniej jest tym głównym na początku roku, ale taka świadomość, że o, mogę też zagrać dobrze po tym turnieju, osiągając tą czwartą rundę, jestem w stanie też utrzymać formę. No to mówimy o takich, powiedzmy, mentalnych sprawach tutaj dużo, a nie wiem, no nasi debliści znakomici może za moment odpowiedzą na takie pytanie, co z volejem, bo mówimy trochę o voleju, a Iga często gra backhandowy volej oburącz, no Fabrice Santoro był jeden i ja słyszałem takie opinie, że no to trzeba by... Ja jako kobieta łatwiej trzymać rakietę. Nie wiem, Domek, czy Iga w twoim kierunku powinna zmierzać. Jestem zły przykład. A ja zanim Marcin odpowie coś o tym voleju, bo jako kobieta, która też oburącz grałam właściwie volej backhandowy, to jest to indywidualna sprawa. Jeżeli ona dobrze gra ten backhand i tak naprawdę jedna ręka jest potrzebna wtedy, kiedy biegniemy do siatki i dostajemy tą piłkę w pół kortu, żeby tak wypuścić tą, tą rakietę, a jak już jesteśmy bliżej siatki, jeżeli pewniej czuje się ktoś grając oburącz... No i masz ułamek sekundy na reakcję. Tak, to i nie odbierajmy tego. Zaznaczę jeszcze, że Arina Sabalenka, która jest numer jeden teraz na liście deblowej, wygrała Australian Open, też grała oburącz ten volej. No dobrze. Także niekoniecznie jest to do poprawy. Wiesz, u kobiet ten debel zawsze był mistrzostwo w krosie, nie? To ten wolej nie był tak potrzebny. No tak. Ale nie było złośliwie. Mówiąc poważnie, bo jak nasi przykład, że Zabaleka grywa rękowa jest numer jeden, no to super dla niej, ale to tak technicznie nie powinno się grać. Poza tym, jak jedną ręką jest łatwiej zagrać niż dwoma. Ale oczywiście, jak jedną ręką musi mieć silniejszą, więc dużo osób, jak nie czuje się pewnie, sobie pomaga, bo dla mnie akurat granie dwoma rękoma tego backhandu voleja nie jest jakoś większą różnicą. Gorzej zagrać z dołu oczywiście, ale widzę, jak jest dolna piłka, to Iga często puszcza tą rękę, bo wie, że musi, a górna tak naprawdę to nie jest debel. Ona nie ma tych szybkich piłek, często idzie przygotowana do voleja i ma taką już jakby tylko na skończenie. Ważny jest efekt i oczywiście widać, że Iga sobie z tym radzi, czyli ma bardzo dobre czucie. No właśnie, oczywiście. Czucie jest inne oburącz niż jedną ręką na backhandowym voleju? Znaczy, to grałaś, ale nie, to też zależy, z jakiego punktu na korcie gramy woleja, bo oczywiście, jeżeli w deblu mamy przeciąć i piłka jest dalej, no to wiadomo, że większy zasięg jest wtedy, kiedy zagramy jedną ręką. Ale jeżeli te piłki lecą gdzieś blisko, no to jak jest szybka reakcja, to bardzo często w ogóle zdarza się, że nie zdąży nie się... Nie zdążysz tą rękę odstawić. Odstawić, a tak jak wcześniej mówiłam, że jak idziesz do siatki, dobrze jest puścić, bo bardzo trudno jest zagrać oburącz taką piłkę z półkortu. W ogóle nie wiem, czy ktoś tak gra. Od siatki. Tak, ale później jak dobiegasz do siatki, masz tą piłkę już tak nad siatką, no to jeżeli jest wygodniej i jest to skuteczne, no to, tak jak Karolinę Woźniacką próbowali przestawić na ofensywny styl gry. No, to nie wyszło z tego nic dobrego. Karolina straciła prawie cały rok, a później jednak uwierzyła w to, że no, tym defensywnym bardziej stylem gry jest w stanie wygrać. I wygrała Australian Open. Posłuchaj, ta Barry White'a. Zostajecie, bo ten Messi to nie aresztowany, jakieś trole mnie tutaj wkręcały. No, raz już nie. Czyli zostaje w Barcelonie jednak. On zostaje w Barcelonie, wy też zostajecie w studiu, robimy dalej tenisowy Hejt Park, nie ma problemu. Odbieramy kolejny telefon. A jeszcze 22. Drugie pytanie, Tomek, było, nie chcę. A poczekaj, czy zostanie najlepszym sportowcem, no to jest takie trochę wróżenie z fusów, no. Ale no, jak ty uważasz? No, zaczęła bardzo młodo i bardzo szybko. Ale w historii naszego kraju? Włodzimierz Lubański chyba tylko był młodszy. Nie, to musiałbym być strasznie zwariowany, żeby na takie pytanie jakby próbować w ogóle odpowiedzieć, no bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Myślę, że bardziej zasadne jest pytanie, czy Iga jest w stanie dojść do tylu tytułów, ile Agnieszka Radwańska, czyli okolice 23. Tak, no, 20 z plusem. Ja nie pamiętam, bo ostatnio 20, się Klaudiusz zastanawialiśmy. Tak, właśnie zastanawialiśmy, ale tak 23 albo 21, 21, 23? No okolice 20, w każdym razie dwójka z przodu. I myślę, że takie pytanie jest bardziej zasadne, natomiast po dwóch nie wiem, czy jesteśmy tak mądrzy, żeby ryzykować tutaj odpowiedzi. No, pewnie byście zaryzykowali, że tak, patrzę na wasze miny. Najlepsza w historii polskiego sportu? Tak. Nie tenisa?
Tak. Pytanie, kto jest w ogóle takim sportowcem teraz? No nie wiem, no chyba Irena Szewińska, no tak należałoby patrzeć, no najbardziej utytułowana sportsmenką. Być może Zbigniew Boniek albo ktoś z piłki nożnej. Nie, no z całym szacunkiem dla Zbigniewa Bońka. No, ale nie zgodzę się z tobą z tego względu, co należy uznać dla lepszego, bo ty bierzesz pod uwagę wszystkie medale olimpijskie. No w piłce nożnej albo w tenisie dopiero są medale od 1988 roku, więc jakby tutaj tak naprawdę... Nie no, trudno w ogóle ważyć. Ciężko dokładnie to w ogóle powiedzieć, kto jest najlepszym polskim sportowcem. Oczywiście pani Irena, świętej pamięci, na pewno byłaby, jeżeli nie pierwsza, to w dwójce, czy jakby w ścisłym topie. A więc no, tak jak Marek mówił, ciężko jest tak naprawdę chyba teraz... Ale życzylibyśmy sobie tego, żeby te tytuły były, żeby to się wszystko kręciło, no bo mówimy o tym ożywieniu tenisem, a nie oszukujmy się, że to, że my się tutaj możemy spotkać i o tym tenisie porozmawiać, wynika w dużej mierze z sukcesów Igi, no i kilku jeszcze innych zawodniczek, zawodników. No i Agnieszki też, która zrobiła jakby całą tą... Tak, taką... tylko tak po Agnieszce, tak mi tylko się po wydaje... po Agnieszce jeszcze nie było kanału sportowego. Nie. A, tak, za późno trochę. I był trochę jeden problem. Słuchajcie, właśnie ostatnio o tym sobie tak myślałem. Agnieszka odnosiła sukcesy w czasach, kiedy te media społecznościowe no nie hulały tak jak teraz. Teraz wszyscy się nakręcają wygranym gemem, wygranym setem, wygranym meczem. Jakby ta spirala informacji od razu zajmuje całe państwo, a w czasach, gdy Agnieszka wygrywała, no jednak nie było takiej mocy. I myślę, że tutaj nawet z Agnieszką trudno jest Igę porównywać. Już nie mówię nawet tenisowo, tak, no bo to dwie zupełnie inne osoby, ale po prostu no Iga... sposób, w jaki weszła, to trochę co Marcin powiedział, że ona od razu zaczęła od wygrania tak wielkiego turnieju, no i trochę tego jej nikt nie zabierze. Teraz płynie na takiej bardzo wysokiej fali. To teraz odbierzemy telefon. Halo, kto jest z nami? To witam serdecznie, Kuba Szczewnicy. Cześć, Kuba. Cześć. Zanim zaczniemy, to Smoku, chcę ci powiedzieć, że mieliśmy już okazję się poznać. Bardzo mi miło, ja też właśnie cię poznałem po głosie. Tak, nie, czy to wtedy, kiedy przejeżdżałem przez Strzebnicę? Proszę? Nie, dawaj, też mi miło. No, także fajnie, że znowu się możemy skontaktować tutaj. Mam trzy pytania. Dawaj. Pierwsze do Klaudii. Grałaś w finał turnieju wielkoszlemowego, tak jak Marcin, ale Marcin już dużo o tym opowiadał. Jakie to jest uczucie w ogóle wyjść na taki mecz, to prawda w miksie, no ale jednak. Drugie, Dziokowicz nadal, który ostatecznie skończy z największą ilością tytułów turniejów wielkoszlemowych. A trzecie pytanie o Kyrgiosa. Czy on ma jeszcze szansę na to, żeby wygrać jakiś turniej wielkoszlemowy, albo przynajmniej dostać do półfinału albo finału? I to tyle z mojej strony. Spoko, bardzo ci dziękujemy. To po kolei będziemy pytali. Jak Klaudia opowie swoją historię, to ja opowiem historię o tobie. No, dobrze, ale czy pytanie było, jakie to jest uczucie, no, grać w finale Wielkiego Szlema? Tak. Nie było tłumów na trybunach, umówmy się. Oglądałem ten mecz. Też zaczynasz od takich rzeczy. Pamiętam. Pamiętam, jak ty potrafisz podkręcić atmosferę, nie? Nie, bo była brzydka pogoda wtedy. Bartek Ignacik siedział na trybunach. Była pamiętam. Bardzo brzydka pogoda i była, to było takie zagrożenie, że przeniosą nas z kortu Filipa Chatrier na Suzanne Lenglen. I ja wtedy bardzo nie chciałam, żeby oni to zrobili, ale kurczył nam się czas, bo wszystko zostało tak opóźnione przez te warunki atmosferyczne. I mówię, nie, no jak ja jestem w finale Wielkiego Szlema, no to już chcę zagrać na tym korcie, a nie na jakimś bocznym. Mm-hmm. Oczywiście Suzanne Lenglen też jest... jest duży kort. No dobrze, ale to nie jest Filip tak, Filip Chatrier. No i co? No i uczucie było niewiarygodne, bo... Czy to był pierwszy raz, kiedy byłaś w ogóle na Chatrier? Tak, no to tak, było pierwszy raz. Nie mieliśmy też możliwości, żeby zagrać trening w ogóle na tym korcie. Jakby uczucia wizualne są dla ciebie były inne? Były inne, bo jakby ten dźwięk piłki był inny przede wszystkim. Ale grałam wcześniej na dużych kortach, więc właściwie bardzo szybko przyzwyczaiłam się do tych warunków. Ale takie uczucie tego, że gdzieś zawsze każdy tenisista, który jest zapytany, jakie jest twoje marzenie, no to wygrać Wielkiego Szlema. I wiadomo, że ja grałam już, specjalizowałam się w grze deblowej, więc no nie mogę mówić tutaj o wygraniu w singlu Wimbledonu, ale dla mnie...
i double i mixed jakby był tak samo ważny i no, znaleźć się w tym finale było, to było niespodziewane, no bo też byliśmy drugą parą alternate, taką oczekującą, która nie dostała się do tego turnieju i w ostatni dzień wycofały się dwie pary i my właśnie weszliśmy, więc tak naprawdę graliśmy dzień po dniu te mecze, nie było czasu, żeby tam się zastanawiać, po prostu to tak płynęło. No i co, no i mój tata przyleciał na finał, mój mąż przyleciał na finał i... To ich wina. Co ich wina? Jak ich nie było, wygrywałaś. O, nie. Bo Bartek był do ćwierćfinału, musiał wracać do Polski i powiedział, wygraj półfinał, to wrócę na finał. Tak było. No do i roboty musiał wrócić. Tak, musiał wrócić na dwa dni tutaj. Potem go zwolniliśmy na to, żeby pojechał do ciebie na finał. No, myślę, że w ogóle zwolniliśmy. No nie. Także te uczucia były jak najbardziej pozytywne. A czy ty masz kontakt ze swoim partnerem deblowym wtedy? Nie, mixtowym? Mixtowym? Tak? Obserwuję go na Instagramie. Ale on ciebie nie, cholera. Nie, też mnie obserwuje, ale jakby nie. Czekaj, czy mogę opowiedzieć historię związaną z Bartkiem i z tobą? Ona jest śmieszna, niestety. Niestety? No bo 2011 rok, jesteśmy na Wimbledonie. Ja jako jestem ten słynny fizjokoach Marcina Matkowskiego. W pierwszej rundzie debla wychodzicie z Alą na parę Czeszek, Chlawaczkowa-Hradecka, które kilka tygodni wcześniej na Rolandzie wygrały go, czy tak, był w finale? Wygrały Roland Garros. Kurde, i dziewczyny wygrywają ten mecz. I my już tacy, rany boskie, dziewuchy wygrały na zwycięstwo. Co się będzie działo? My już tacy się byłem, ja byłem Bartek i Bartek siedzieliśmy na trybunach, drugi mecz dziewczyn. Na jakiś tam kort, nie pamiętam, no taki przemielony razem z budą, taki boczny, ale taki fajny, bo to takie malutkie trybunki. Byłem się, jak mówisz, na kortach, bo byłem przemielony. Nie, no to prawda, nie, powiedzmy, najpiękniejsze korty świata, na których byłem, to naprawdę. Nawet te małe korty mają absolutny urok, niemniej to są malutkie korty, no przecież. Oczywiście. I teraz jest taka sytuacja, dziewczyny grają w drugiej rundzie, grasz z taką Nowozelandką i ta taka malutka jakaś tajka chyba. Zaraz czekaj, zaraz sobie przypomnę. To na Sugarn z Erakowicz. Tak, Erakowicz na Sugarn. I dziewczyny poległy strasznie w tym ale momencie. one rok wcześniej były chyba w ćwierćfinale czy w półfinale. Proszę. I one zawsze na tej trawie tam bardzo dobrze grały. I teraz słuchajcie, co się dzieje na trybunach, bo dziewczyny grają. Dziewczyny grają. No były jednak trybuny. Małe. Ja pamiętam, który to był kort. Teraz musicie wiedzieć, jaki jest Bartek. Znaczy Bartek siedzi, nie siedział. W ogóle Bartek nie siedział. Siedzi obok mnie i cały czas tylko tak miele pod nosem, tak podczas wymiany te dziewczyny tam przegrywają. Tak nie mogę. Idę zajarać. Po secie idę zajarać. Poszedł. Dziewczyny przegrały mecz. Pamiętasz? No pamiętam, że przegrałyśmy. Schodzą z trybun, szklą się oczy Klaudii, podchodzi do Bartka i mówi tak. Pierwsze słowa. Misiu, a gdzie ty poszedłeś na początku drugiego seta? Nie pamiętam tego. Ale ja wszystko na końcu. Kurde, wielki szlem, no. Przegrałaś mecz, poważnie, a ty się pytasz, gdzie on poszedł na początku drugiego seta. No widzisz. Pytanie do ciebie. Jakie było? Djokovic czy kto zagrał, kto zdobędzie więcej wielkich szlemów? Jakby nawet nikomu innemu nie dano szansy. No tak, Roger ex aequo może być, jeżeli jeszcze nie wygra. No. Chciałbym powiedzieć Nadal, bo jemu kibicuję. Mhm. Uważam, że ma lepszą karierę i więcej zrobił do tenisa i tak jak miałbym komuś dać taką palmę, to wolałbym, żeby to był Rafa. No ale po Australii jednak ciężko mi postawić przeciwko Djokovicowi. Powiem 18 tak, wielki szlem. Djokovicza chłopaki mają po 20. Tak. Federer powiem i tak, jeżeli Rafa wygra Rolanda, to Rafa. Mhm. A może tego wygrać. Oczywiście. No. No. Jest jeden z faworytów. Nie jest to specjalnie kontrowersyjna teza. Przygotowywałem się do tego. Tak, dokładnie. Jest jednym. To tak, jeżeli chyba, ktoś ma gdzieś wygrać turniej, to dobrze postawić się na Rolandzie, nie? Więc tak, więc jeżeli uda się. Jeżeli trzeba się strzebić jeszcze tylko też zrobić to. Jeżeli uda mu się ten turniej wygrać, to myślę, że Rafa, bo trzy turnieje. Młodzi coraz bardziej będą naciskają ten finał z Miedwiediewem. Ewidentnie Miedwiediew no, zagrał z Kichę. No, to jakby nie mogę. No, jego gra, ja grał 20 meczów z rzędu. Ten mecz był zdecydowanie najsłabszy. Czy presja, czy poziom wyższy Joko, to nie wiem. Ale myślę, że no, musi być ten moment, kiedy ci młodsi ich złapią. Bo do piłki któryś
zawodników młodszych wygra Szlema, ogrywając po drodze albo Rafa, albo Rogera, albo Nowaka, to dopiero wtedy bym powiedział, że zmiana warty, bo jedyny Szlem, który wygrał Dominik, był wtedy, kiedy Nowaka skreczowali przez uderzenie piłką. Tak. Tak, 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 tak to było. O Kryjosa pytanie. No tak, to akurat do mnie trafiło do osoby, która lubi tego zawodnika. Więc, ja więc też go lubię oglądać. W idealne ręce trafiło. Mecze z Umbertem i z Timem to być może były jedne z najciekawszych meczów tego jeszcze Szlema. Z kibicami, prawda? Jeszcze z kibicami. To była ta faza. No jedno jest pewne, jeżeli Kryjos wygra Szlema, to Dawidowi Celtowi wiszę obiad, bo kiedyś się o to założyliśmy jako Rańczyka w ogóle, tego Hiana Chona, który też już gra od czasu do czasu, wskazałem jako tego, który szybciej wygra od Kyriosa. No zniknął. Zniknął, miał kontuzję, próbuje wrócić. Ja myślę, że Kyrios nie wygra Szlema nigdy, taka jest moja opinia. Chciałbym co prawda, żeby było inaczej. Z jakiego powodu? Uważasz, że nie otrzyma poziomu koncentracji? Ja nie wyobrażam sobie, Tomek, żeby on rozegrał 7 równych meczów, nawet nie wyobrażam sobie, żeby 4 równe rozegrał. Ja wiem, że w pierwszej, drugiej rundzie jeszcze Kyrios przy swoich możliwościach, przy tych trybunach może tam przejść łatwiej, no ale nie da się dojść do półfinału, finału nie grając z takimi bardzo poważnymi kandydatami, a coś mi się wydaje, że ten Kyrios nie do końca jest na to gotowy i tak się czasem zastanawiam, Tomek, czy on sam tego chce, wiesz, bo my próbujemy jako ludzie, jako społeczeństwo zrobić z każdego mistrza, a mistrz jest tylko jeden, no czasami tak jak u mężczyzn jest ich 3 na przestrzeni iluś lat. A tacy ludzie jak Kyrios moim zdaniem mają trochę inną rolę. Nawet to mówi, ale Kyrios nawet w tej takiej głośnej jego dyspucie z Rafą Nadalem, kiedy oni się tam ewidentnie kłócili w pewnym momencie, on powiedział: ja nie zamierzam być najbardziej profesjonalnym zawodnikiem na świecie i dajcie mi spokój. To jest moje życie, ja je chcę przeżyć po swojemu. To chyba zarabia na tym pieniądze. Mamy odpowiedź na pytanie. No, tak jak Marek mówi, że jednak, żeby wygrać Szlema, może zrobić to przypadkowo, ale przy dzisiejszym jakby profesjonalizmie zawodników jest to praktycznie niewykonalne. Pewnie jeszcze w latach 70., jak były czasy Girl i Tosa, jeszcze McEnroe i tak dalej. Wtedy jego, tak. Pewnie to podejście jego no, jak najbardziej mogłoby mu jakby nie przeszkodzić w wygraniu Szlema, ale teraz przy podejściu zawodników, reszcie ci młodych, co wchodzą, no nawet jeżeli od ćwierćfinału będzie, nie widzę, żeby 3 ciężkie mecze wygrał po kolei. Taka jedna piłka symboliczna z Timem. Słuchaj, on by ten mecz pewnie i tak przegrał, ale on ma jakąś przewagę w swoim gemie serwisowym, chyba 40-15, pcha się do siatki na woleja, dostaje woleja takiego nurkującego i jak go gra, nie wiedzieć czemu, gra go między nogami rakietą z tyłu. No tak, tak w ogóle. Znaczy, i przegrał tego gema. Przed tym meczem, Tomek, znaczy ja czekałem akurat wtedy na swój mecz, na mecz, który ja będę komentował, ale no tak jednym okiem oglądałem i siedziała córka Tomka Wolfke, Kasia Wolfke, która świetnie tłumaczy symultanicznie Barbarę i Matsa. I mówię: Kasia, spokojnie, poczekajmy do momentu, kiedy Kyrios po raz pierwszy straci swój gem serwisowy w tym meczu. Wtedy jakby zobaczymy jego prawdziwe oblicze. No i to była taka zwrotnica, która się przestawiła, i bo to był początek właśnie trzeciego seta. No wiadomo, że jego historię, to, że on się tam raczej nie przygotowuje, czy przygotowuje mało, no to ja to w to też tak do końca nie wierzę, ale no... Znaczy on trenuje ostro, tylko że sam trening nie wystarczy w tenisie, żeby być mistrzem. Jednak tak poszedł do przodu to przygotowanie całościowe wszystkich zawodników, że podejście Kyrgiosa, że on trenuje, tutaj jest profesjonalny, ale tam nie przyłoży się do jednej rzeczy, zrobić coś inaczej, to potem mu się to w tym meczu tak odłoży. Ale myślisz, że on taki normalny off-season robi, no bo tacy ludzie jak Tim to są maszyny, jakby to już w zasadzie nie są ludzie, tylko to są maszyny, a Kyriosa jakoś nie widzę w takiej roli do końca. Dlatego myślę, że on jest jak bardziej jakby zdolny do, żeby pokonywać największych wszystkich pojedynczych meczach, dokładnie. Ale żeby wygrać kilka meczów z rzędu, ciężko będzie. To pełna jeszcze zgodę. Pogadamy sobie na pewno o tych młodych zawodnikach i zawodniczkach też, ale najpierw odbierzemy kolejny telefon. 208 73 48. Poczekaj, zanim jeszcze odbierzemy kolejny telefon. Iwona, chodź się pokaż na chwilkę. Chodź. Bo chciałbym powiedzieć, bo to jest tak przy okazji, zrobimy takie małe kolabo. Iwona, ale zdejmij maseczkę, no tak żebyśmy cię widzieli. Jest Iwona. Iwona w czwartek poprowadzi kolejny hejt park. Tak strasznie wygląda. Jaki to będzie hejt park? Ktoś by ci już wypuścić. Kto będzie w hejt parku w czwartek? Klaudiusz Sewkowicz. Gimby nie znają. Gimby nie znają, ale oglądajcie. Gulczas czy będzie? Gulczas, a jak myślisz? Dzwoni. A może, dobrze. Smoku, dlaczego mi to zrobiłeś? No dobra, to już uciekaj. Załóż maseczkę. Dziękuję bardzo. Odbieramy kolejny. Załóż maseczkę. Kolejny telefon odbieramy. Halo? Halo, dobry wieczór Państwo, słychać mnie? Tak, dobry wieczór. Tak, dobry wieczór.
Witam serdecznie przy telefonie, Jakub z Krakowa, jeden z administratorów najbliższego pan klubu Igi Świątek w Polsce. Cieszę się, że udało mi się dodzwonić. To prawda, nie ma żadnego pytania na dziś, ale chciałbym ogłosić pewną super akcję organizowaną właśnie przez pan klub, o której wielu miłośników tenisa i miłośników Igi z pewnością nie słyszało. W ramach podziękowań za historyczne zwycięstwo Igi w Adelaide, członkowie klubu, czyli de facto członkowie naszej grupy na Facebooku, wysyłają nam na maila zdjęcia, na których trzymają kartki z gratulacjami, no właśnie za tą piękną wygraną. No i następnie kolaż, który utworzymy z tych zdjęć, trafi bezpośrednio do Igi, dlatego w sumie tym bardziej zachęcamy wszystkich do udziału w naszej zabawie i chciałbym jeszcze dodać, że więcej szczegółów na naszej grupie na Facebooku Iga Świątek Polski Fan Club. No i bardzo pięknie. Bardzo ci dziękujemy w takim razie za ten telefon. Zaglądajcie i możecie i wszystko to trafi do Igi. Bardzo, ale czyli bez pytania. Okej, okay, będziemy odbierali kolejny telefon. Słuchajcie, ja chcę was zapytać o sytuację, może ciebie, Klaudia, o to, co się wydarzyło w Australii przed rozpoczęciem Australian Open. Jak wiemy, graliśmy w nieprawdopodobnym rygorze, lockdown. Rygory sanitarne były no też takie po to, żeby pozwolić jednak kibicom wrócić na trybunę, co było zbawienne dla tenisa, bo jednak tenis bez kibiców, nawet bez bijących brawo kibiców, bez kibiców robiących o z zawodu, kiedy piłka się nie uda, no jednak jest słaby, no nie ogląda się tego dobrze. 72 zawodników i zawodniczek w sumie trafiło w taki bardzo rygorystyczny, no jak wiadomo, lecieli samolotami, gdzie były osoby zakażone. Z wirusem zakażone. Znaczy, i na pozytywnym testem. Tak, z pozytywnym testem i 72 osoby, tenisiści i tenisistki trafiły. No, przez 3 tygodnie nie mogły opuszczać pokoju. Dwa? Przez 2 tygodnie. Niektórzy tam nawet mówili, wydałem 2 tygodnie. No 2. Dobrze. Mhm. No nie mogli ruszać, w zasadzie odbijali rakietą o ścianę. No, treningu żadnego. Różne są historie na ten temat. Badosa powiedziała, że gdyby jeszcze raz jej się to zdarzyło, to by w ogóle tutaj nie przyjeżdżała. Benoit Paire powiedział, że stracił wszystko przez te 2 tygodnie, całe przygotowania do sezonu. Diabli wzięli. Zdaje się, że Sloane Stephens grająca z Putintsevą, to były dwie zawodniczki, które były wśród tej 72. One się tak męczyły ze sobą na korcie, jeszcze w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych, wilgotność, temperatura, że Stephens, nie wiem czy wiecie, przy stanie 40-15 zeszła z kortu, bo myślała, że to już jest po gemie. Ona jakby kompletnie była tak bardzo nie kontrolowała tego wszystkiego, że sądziła, że jest po gemie. A jednak mamy jedną zawodniczkę. A jednak. Właśnie. Która nie wiedzieć skąd i nie wiedzieć jak dochodzi do finału tej imprezy. I jak to wyjaśnić? No myślę, że ciężko jest to wyjaśnić, bo większość jednak zawodników narzekało i myślę, że to przez to, że tak narzekało i to nastawienie może takie mentalne też było. Ja się spodziewałem, że oni wszyscy podpadają najdalej w drugiej rundzie. Tak, no tak, ja jak to zobaczyłam, no to oczywiście, że to było bardzo takie nie fair, no bo jak masz dopuścić zawodników, którzy mogli trenować, a zawodników, którzy nawet okna nie mogli otworzyć. A jeszcze byli tacy, którzy mogli, tylko okna się nie otwierały. A Zarenka powiedziała, że jej bo ona też była w tej 72, że jej najbardziej brakowało braku powietrza, że ona po prostu przez 2 tygodnie siedziała jak w zamknięciu. No i teraz co, mamy jedną Amerykankę, która po prostu zaprzeczyła prawom biologii. Ale mamy też, słuchajcie, Karacewa u mężczyzn, półfinalista, też był zamknięty moim zdaniem i to jeszcze powiedziałbym, że jego klasa sportowa do momentu tego turnieju była niższa od klasy Brady, więc to nie jest jeszcze tak, że to jest tylko jeden wyjątek. Może to być jeszcze jedna teoria, że zrobili tak mocne przygotowanie wcześniej, że te 2 tygodnie spędzone jakby na takim luzie spowodowały taką super kompensację i nagle wyszli, że już na zupełnym luzie, no bo jakie ty masz tutaj mieć oczekiwanie? Jaką możesz mieć tutaj presję na korcie? Jeżeli tak zawsze możesz sangren, trochę wiesz? Tak, wiesz, zrzucić to, wygram, to super, a jak przegram, przecież byłam zamknięta w hotelu. Sandgren to powiedział chyba wychodząc na kort z Deminorem, że jeszcze nigdy w życiu nie wychodził na kort z takim poczuciem, że no przecież ja tego meczu nie mogę wygrać. Mhm. I przegrał do 5-1 i do 1 chyba przegrał. Jest jeszcze jedna możliwość, że bardzo dobrze tą kwarantannę przepracowali. Jak? No fizycznie, że nikt, żartuję oczywiście, no, ale tak, w ogóle Jennifer Brady to jest, ona była na tej samej uczelni co ja, UCLA i to jest dobra koleżanka mojej siostry, więc wymieniałem mi z sobą. Tu jest ten tajemnic. Tak, połączenie tej, wiesz, z Polską jej to dało, ale no bardzo fajnie, bo jednak ona już była po finale US Open, wcześniej chyba, wcześniej, więc nie jest tak, że pierwszy raz. To był ten chyba taki amerykańska czwórka wtedy była. Czwórka, tak. W
W zeszłym roku. Tak. Bo ten finał, co grały teraz, już grały w półfinale sobie tak, US Open. Ale czy ty rozumiesz, jakby jesteś w stanie to wyjaśnić w sposób, racjonalny? Nie, to jakby bardziej wyjątek potwierdzający regułę to było. Marek. Bo wszyscy inni jakby nie doszli. Jakby, tak. Znaczy ja z tego grona jestem jakby najmniejszym ekspertem, no bo to są byli sportowcy, ale może odpowiem Tomek pytaniem na pytanie do ciebie, odbiję piłkę. No. Czy myślisz, że gdyby ze wszystkich zespołów ekstraklasy na przykład jeden czy dwa zamknąć na tydzień w hotelu, to by nie wygrywali meczu? To by było bardzo niebezpieczne zamknąć ich na tydzień w hotelu. Na dwa. Z parkami. Wiesz, na dwa. To niekoniecznie musiałoby pociągnąć za sobą taką lawinę złych informacji. No, wiadomo, że lepiej byłoby nie być zamkniętym niż być. No, to jest logiczne i zrozumiałe, że wszyscy narzekali. Ale z drugiej strony, no pewnie jakby taki wygras zrobić, to kilku osobom się udało. Nie, no ja rozumiem, że można złapać trochę świeżości, ale jednak w tenisie czucie piłki jest czymś kapitalnym, a poza tym Australia jest bardzo specyficznym krajem, z bardzo wysoką wilgotnością, temperaturą, no a oni mieli potem do rozpoczęcia turnieju został tydzień, tak? Po tym, jak oni wyszli. I jeszcze mieli turniej dla siebie. Znaczy, chociaż kobiety muszę wam powiedzieć, że Maciek Synówka, którego znacie, który ma kontakty z zawodniczkami, mówił mi i powiedział mi to tak off record, w związku z tym, jakby co to nie słyszycie, że ten taki bardzo restrykcyjny lockdown dla tej 72 jednak był łamany, że w pewnym momencie Australijczycy zaczęli trochę przemykać oko i pozwalali im na trenowanie na jednym gdzieś tam z obiektów, na nie wiem, na godzinę dziennie, co dalej nie jest, ile trenowałaś dziennie, no normalnie to jest kilka ładnych godzin. No oczywiście, tylko że wiesz co, ja mogę teraz powiedzieć też z perspektywy osoby, która miała długą przerwę macierzyńską, gdzie no, nie miałam rakiety w ręce i później zaczęłam z powrotem grać i to nie było tak, że ojeju, ja nie wiem jak się gra w tenisa. I to było bardziej dwa miesiące niż dwa tygodnie, więc myślę, że tutaj też bardzo dużo zależy od głowy. Jeżeli były gdzieś tam łamane te, to nawet jeżeli wyszło na godzinę... Nie łamane, po prostu sami Australijczycy już im zaczęli pozwalać. No to jak im pozwolili nawet tę godzinę, a była wcześniej, oczywiście ten okres przygotowawczy na pewno był bardzo mocno przepracowany. Więc nawet tak na powstrzymanie, chociaż te czucie piłki, no to... No, trzeba po prostu wyciągnąć pozytywne rzeczy i ewidentnie Brady to zrobiła. Jest ktoś z nami na linii, więc odbieramy kolejny telefon. 208 73 48. Trochę cię przetrzymaliśmy, ale jesteś. Halo? Kogo witam, kogo goszczę? Witam, Bruno z Lublina. Ja mam trzy pozdrowienia i dwa pytania. Pozdrawiam grupę na Facebooku Nie śpię, bo oglądam tenis. Tak jest, znamy. Znamy. Pozdrawiam trenera Przemysława z Lublina i Damiana z Budowlanych. I teraz mam dwa pytania. Pierwsze do pana Marcina Matkowskiego, bo słuchałem dzisiaj wywiadu, weszło. Co prawda niestety nie przesłuchałem go całego, bo nie miałem czasu, jutro nadrobię. Ale pan tam powiedział, cytuję, robimy turniej obok PZT. Szkoda, że nawet dziś w związkowych mediach nie ma wzmianki o turnieju. A mieliśmy wczoraj ponad 200 wzmianek w mediach. I właśnie się chciałem zapytać, o co chodzi, bo wchodzę na... Afera jest? Na stronę, tak? Afera jest, no. Dobrze, dzwonisz, no właśnie, bo afera jest, dobra. Zaraz go wypytamy. Nie widzę informacji o tym turnieju, a jest to no właśnie dość duże wydarzenie, jeśli chodzi o polski tenis i właśnie o co chodzi. Ja powiem tak, to jest matka wszystkich afer wręcz. Podpowiedział mi wydawca. Opowiadaj, bo to jest rzeczywiście informacja. Dziękujemy ci za to pytanie, to będzie okazja, żeby pomówić trochę o... To jeszcze miał drugie. Dwa pytania. A, jeszcze, przepraszam, okay. To jeszcze drugie pytanie, sorry. To jeszcze szybko zadam drugie i się rozłączam, żeby nie zajmować linii. Drugie mam o Huberta Hurkacza. Co z nim się dzieje, bo no teraz w Montpellier, czy tam jak to się wymawia, porażka z Dawidowiczem Fokiną, no, który jest zawodnikiem wychowanym na mączce i ogólnie Hubertowi nie idzie, w Australian Open też pierwsza runda, czy to może trzeba, nie wiem, zmienić trenera, zmienić jakieś podejście, jakiegoś psychologa. Dzisiaj wygrał. Dzisiaj z Manariną. No, tak, dzisiaj wygrał, tak. Dzisiaj wygrał z Manariną. Dobrze, bardzo... Pierwsza runda, tak. Zaraz porozmawiamy o Hurkaczu. Okej, i się rozłączam i czekam na odpowiedź. Trzymaj się, bardzo ci dziękujemy. No to porozmawiajmy, matka, o twoim turnieju. Mm-hmm. Organizujesz turniej. Tak. Organizujecie z Tomkiem Wiktorowskim, tak? To znaczy, jaki jest team? Mocny team? Team jest mocny. Organizuje to spółka Tennis Consulting, której prezesem jest Tomasz Świątek. Ja jestem w zarządzie, również Paulina Wójtowicz,
menadżerka Igi w zarządzie. Tomek Litrowski blisko z nami współpracuje przy organizacji tego turnieju, więc uważam, że ekipa, która jest, ma doświadczenie i wie. Oprócz tego będziemy jeszcze współpracować z osobami, które robiły podobne eventy i te takie rzeczy, więc uważam, że jesteśmy dobrze przygotowani. Nie robiliśmy tego nigdy, ale wydaje mi się, że wiemy i chcemy przede wszystkim to zrobić i mamy plan, a to jest najważniejsze przy takim... Dobra, opowiadaj, o co chodzi z tym, że poza PZT, powiem, że macie to... 200 wzmianek, a PZT o tym rozumie. Tak, akurat to było tak, na weszło, dostałem pytanie, jak jest, czy współpracujemy z PZT. Nie, z PZT nie współpracujemy przy turnieju, to jest czysto prywatna nasza inicjatywa. I tak naprawdę cały ten turniej robimy też dla polskich zawodniczek, więc... Bo to jest turniej karty. Kobiecy. Kobiecy, rangi 250, czyli to jest jedyny turniej w Polsce z tej takiego głównego cyklu rozgrywek, czy męskich, czy damskich, bo nie mamy tego w Polsce. Ostatni raz było przez kilka lat w Katowicach, a wcześniej w Sopocie. Porównując go do Adelaide, gdzie wygrała Iga teraz w ostatnim... Szczebelek niżej, bo szczebelek niżej. Była 500, ale też telewizyjny taki, no, można tak, no to jest tak dokładnie jak teraz jest w Lyonie turniej. Tak. To okay. Jest jakby taka nasza półka, więc to jest, należy do głównego cyklu i robimy to sami. Natomiast jakby no nie, do współpracy z PZT absolutnie tutaj nie przewidujemy, a taka dygresja moja była, drobna, bo akurat nie wiem, czy teraz to się pojawiło, czy nie. Na stronie PZT, ani na Facebooku, ani na jakby ich głównej stronie internetowej w ogóle nie było zmianki o naszym turnieju. No i dla mnie to akurat jest dziwne, bo to jest albo jakby PZT nie zauważyło tego turnieju, albo ma jakiś inny sposób na komunikację, bo wydaje mi się, że jeżeli powstaje największy turniej w Polsce na 5 lat z głównego cyklu, no to jest przynajmniej informacja, że można ją w jakiś sposób poinformować. Nie, no wiesz, tyle takich turniejów organizujemy w Polsce, ale, że w roku tak jak mówię, tutaj przegapić. Kolega, który zadzwonił, też wydawało mi się dziwne, no i jestem w takim samym położeniu, że też mi się to wydaje dziwne, że na, jakby nigdzie to nie było zakomunikowane. Nie tak, że nam to jest koniecznie potrzebne, bo jak mówię, bardzo duże było zainteresowanie tym turniejem, tylko taka drobna dygresja. Dobra. To jest tak samo tak samo jakby ćwierćfinał czy półfinał Ligi Mistrzów ktoś zorganizował bez PZPN-u i PZPN powiedział, jakby nawet tego nie zauważył. No, tak wiesz. Może administrator strony internetowej zgubił hasło do sieci. Nie wiem, dlaczego nie ten turniej jest organizowany w takim dziwnym terminie? Bo to wakacje jest dziwne? Tak, bo akurat zaczynają się Igrzyska Olimpijskie. Akurat zaczynają się Igrzyska Olimpijskie w Tokio. W związku z tym na dzisiaj nie jesteś w stanie powiedzieć nawet jednego nazwiska. Nie będziesz chyba do końca w stanie powiedzieć, kto w tym turnieju zagra. Jakby w innym terminie był, też bym nie był w stanie, bo po pierwsze nie ma jeszcze kalendarza na drugą połowę roku. Wiemy, kiedy są igrzyska. Ale wiesz, kiedy są igrzyska. Oczywiście. Chyba, że się nie odbędą te igrzyska, co również jest... No, tam właśnie rozmawialiśmy z Tokio i jest taka szansa, żartuję oczywiście. Ale mówiąc poważnie, turniej jest na 5 lat. Te licencje mieliśmy możliwość przystąpienia jedną w drugi tydzień, ale uważam, że ten tydzień jest najlepszy. Z tego względu, że... Jaki miałeś jeszcze drugi tydzień do wyboru? No, mogliśmy w igrzyska wejść oryginalnie, albo jeszcze ewentualnie walczyć o przeniesienie od razu tydzień po Umydlonie. Tylko mówię, my nie patrzymy na ten rok, że najważniejszy, tylko od razu na całe pięcioletnie albo nawet dalej. I wtedy masz turniej w wakacje. To jest po pierwsze turniej w wakacje, po drugie masz tydzień przerwy po Umydlonie. Więc zawodniczki mogą spokojnie na ziemię przyjechać i przestawić się. Po naszym turnieju masz jeszcze tydzień do dużego turnieju w Kanadzie, w Toronto albo w Montrealu, więc z doświadczenia wiem też, że grałem często po Umbylonie na ziemi i zawsze dużo osób do bardzo dobrych wykorzystuje ten okres, żeby zagrać sobie turnieje. Oczywiście w tym roku są Igrzyska Olimpijskie, więc pewnie start Igi będzie może trochę utrudniony, ale na pewno jako organizatorzy planujemy duże niespodzianki dla kibiców i od razu w pierwszym roku chcemy, żeby to było jakby start z dużej rury, tak bym to nazwał, żeby od razu, tak, żeby po prostu z pompą, żeby ta pierwsza edycja nie było wrażenia, że jest na takie rozbiegówka trochę, tylko od razu to jest pełnoprawna edycja i tak będziemy chcieli. Ale druga nic tam jeszcze nie powiesz, czy nam coś powiesz? Ale to... On tak dozuje teraz. Atmosferę, filmów oglądałeś, trochę emocji, trochę ten... Suspens jest. Dla mnie, też od razu, jeżeli mówię o turnieju, dla nas, dla organizatorów tego turnieju tak samo ważne było dać szansę polskim zawodniczkom, bo sam wiem najlepiej,
jak szansa zagrania w takim turnieju i dobry wynik, jak może zmienić twoje podejście do twojej kariery. Mhm. Dostałem kiedyś dziką kartę z Mariuszem w 2003 roku, wygraliśmy turniej i tak naprawdę z challengerowców, których gramy, nagle wiemy, że gramy w ATP. Więc uważam, że w Polsce jest wiele zawodniczek, które stać na to, jak na przykład wczorajszy mecz Magdy Fręch, takie szanse, jeżeli im dasz, one są w stanie to wykorzystać i to może ich skalpować. Więc nawet jeżeli mówisz, że będą słabsze zawodniczki, to uważam, że tym lepiej, bo więcej Polek może zagrać dobrze w turnieju. Więc a zawsze dobry start naszych zawodniczek w turnieju jest wartością dodaną i bardzo dobrą rzeczą na turnieju. A ludzie chcą chodzić na polskie zawodniczki, na pewno. To jeszcze cię zapytam tylko, to poczekaj, no jeszcze Klaudyna, jeszcze jedno pytanie do matki. Czy nie będziecie sobie deptali po piętach z Mariuszem Fürstenbergiem, który też w wakacje organizuje turniej, tylko challenger męski? To znaczy, no nie. No nie za dużo, nie będzie nasycony za bardzo Gdynia, Trójmiasto takim tenisem? Tak go pytam. Z tego, co wiem, to Mariusz to w Sopocie robi. No, Trójmiasto. Trójmiasto. No Gdynia, no to uważam, że nie, no jak najbardziej. No jakby tutaj nic nie robimy w kontrze do Mariusza, więc jak najbardziej dobra inicjatywa, że turniej jest w Sopocie męski. U nas jest damski w Gdyni. Uważam, że to może nawet ładnie się zgrać. Nie jest to, nie wiem, kiedy dokładnie Mariusz robi w tym roku, bo też kalendarza nie było. Więc nie, chyba w tym samym na pewno tygodniu tego nie robimy, z tego co słyszałem. Ale... No to wtedy już by było za dużo. To wtedy mógł, tak, wtedy mogą być za dużo, jakbyśmy dwa, więc no, na pewno challenger jest łatwiej zmienić tygodnie niż turniej ATP albo WTA. Klaudia, bo się... Ja chciałam nawiązać do tego, co Marcin mówił odnośnie dawania szans Polkom, bo ja się wychowałam w Trójmieście przy turniejach, które były rozgrywane w Sopocie i dla mnie właśnie takie każde przebywanie na tym obiekcie na początku było takie zachęcające do tego, że chciałabym tam być. Wtedy te turnieje zaczęły być mieszane i miałam okazję właśnie oglądać Marcina, Mariusza, Łukasza, rozmawiać wtedy z Nadala, nimi. Nadala, Mufisa. No, wszystkich tych zawodników. Tak. I też sama dostawałam tam dzikie karty. I to był właśnie taki powiew świata. To można było wtedy zobaczyć, że jednak te turnieje, które gramy, ITF-y z małą pulą nagród, no to ja bym chciała tam być jak najkrócej, żeby jak najszybciej wejść do tego świata. To było takie namacalne, nie trzeba było gdzieś lecieć, tylko zobaczmy, jak wygląda świat. Super. Słuchajcie, jest drugie pytanie o Huberta Hurkacza. Ja chciałbym rozpocząć pytanie o Huberta, pokazując, dla mnie jest to troszkę niepokojące, nie przeczę. Sprawdziliśmy sobie i pokażemy wam, z kim odpadał Hubert w ostatnich turniejach Wielkiego Szlema. To jest 5 jego ostatnich wielkoszlemowych turniejów. Na Wimbledonie nie grał, ale US Open, od US Open 2019 przez cały rok 2020 do 2021 roku. To, co jest dla mnie takie jakby znamienne i znaczące, to jest ranking ATP zawodników, z którymi przegrywał. No umówmy się, nie przegrywał ze światową czołówką, nie przegrywał z zawodnikami, z którymi nie miałby prawa normalnie wygrać. Ja rozumiem, że można przegrać z zawodnikiem stop 15, 20 w jego przypadku, ale nie 74. Chardy, Millman, nawet jeżeli wtedy miał dobry turniej u siebie, Australijczyk, Dawidowicz, Fokina. Tenis Sandgren to była bardzo przykra porażka, bo to jeszcze dodatkowo na ziemi z Amerykaninem, to się nie powinno zdarzyć. No i teraz Szwed Immer też z końcówki, koniec pierwszej setki rankingu. Znaczy jest to na pewno niepokojące, mnie bardziej niż miejsca w rankingu, do których takiej wagi nie przywiązuje, jakby klasa sportowa tych zawodników martwi, bo tak jak mówisz, Sandgren na kortach Rolanda Garrosa w takich mokrych, wilgotnych warunkach, bo to był taki obrzydliwy dzień. Ten Sandgren, miałem wrażenie, że on chce uciec z kortu już w pewnym momencie, chyba Hubert 2-1 prowadził, z tego co pamiętam w setach, więc rzeczywiście no, nie ma się czym chwalić, jeżeli chodzi o te nazwiska, które Huberta pokonywały i taki mamy rozdźwięk pomiędzy turniejami ATP, a turniejami tymi 250-kami na ogół, a turniejami wielkoszlemowymi. No. Gdzie jest pies pogrzebany? Bo do tego właśnie zmierzam. Wiesz co, trudno powiedzieć, tym bardziej na odległość stawiać diagnozę. Ja próbowałem się od Huberta dowiedzieć, kilka razy z nim rozmawiałem przy różnych okazjach, natomiast no, znamy wszyscy Huberta. To nie jest osoba kontrowersyjna, wylewna, jakby to nie jest powiedzmy typ osoby, która coś powie, a później pomyśli, o kurczę,
może nie powinienem tego mówić w tej czy innej sytuacji. Raczej on waży słowa, raczej no umiejętnie to wszystko dobiera. Wiem, że taka najpopularniejsza teoria to jest trener, no bo jak nie idzie, to trzeba zwolnić trenera, jak w piłce, ale naprawdę trudno zająć stanowisko w tej sprawie, no bo kto w tym kraju widział trening Huberta Hurkacza, ile osób jakby zna metody szkoleniowe Craiga Boyntona. No, znamy jego kartę, wiemy z jakimi zawodnikami, na jakim poziomie trenował i to są wielkie nazwiska, nawet kilka większych niż Hubert także rankingowo, więc no, wydaje mi się, że trzeba mu trochę zaufać. No nie można tak rzucać od lewej do prawej i sobie wybierać jak na karuzeli. Bo to znaczy, no ja tutaj jestem kolegą Huberta i nic tam nie powiesz. Nie, powiem ci z perspektywy takiej, bo miałem okazję też dokładnie przy tym, jak byłem kapitanem ATP Cup, kiedy Hubert był razem z Craigiem, trenowaliśmy razem tydzień wcześniej i potem wszystkie turnieje, więc miałem okazję tak od podszewki zobaczyć ich współpracę na korcie, na treningach i uważam, że Craig jest naprawdę bardzo dobrym trenerem. Ta współpraca między nimi układa się bardzo dobrze, Hubert mu ufa. No dobra, czyli już wiemy, że nie trener. Czyli cię zapytam, czy to jest głowa Huberta, że wchodzi na wielki szlem? Jeżeli tylko chciałem przeanalizować to, co pokazać. Pierwsze dwa szlemy to tak, on z Shardim przegrał po wygraniu całego Winston-Salem. Miał prawo być całkowicie zmęczony. I tak było. Z Milmanem przegrał 0-3 po bardzo dobrych meczach, a Milman w Australii gra zawsze bardzo dobrze. Te trzy ostatnie porażki faktycznie były słabe i moim zdaniem Hubert, wiem jak ciężko pracował w Stanach, jak była pandemia przez 4-5 miesięcy. On, nie wiem, czy reszta tak pracowała, ale myślę, że z czołówce naprawdę tam... Tam grywał nawet te turnieje takie Ale jakby na korcie fizycznym on trenował, moim zdaniem też czasami mógł trochę odpuścić, bo to nawet dla głowy jest bardzo ciężko, tym bardziej nie wiesz, kiedy startujesz. I przez to, że tak zrobił ciężką pracę na korcie fizyczną i tenisową, moim zdaniem też chcę, żeby szybko mu to się przełożyło na wyniki. A wiadomo, w szlemie ta presja dodatkowo rośnie i każdy na ciebie patrzy. I moim zdaniem Hubert czasami za duże oczekiwania wobec siebie ma i nakłada. I w przypadku Huberta myślę, że potrzebny jest jeden mecz na przełamanie w jakimś szlemie z dobrym zawodnikiem. I jak Hubert taki jakiś ciężki mecz wygra, co na pewno jest stanie, bo w turniejach ATP wygrywa z takimi zawodnikami, to cała ta narracja o turnieju Wielkiego Szlema zmieni się i będzie miał dużo lepsze wyniki. Tylko jeden problem jest taki, że żeby do tego dobrego czwarta runda dotrzeć, to oczywiście, tak. Oczywiście. Z tych kilka razy bo sam jest rozstawiony, w związku z tym trzecia, czwarta runda dopiero wtedy trafi. Ale to nawet wiesz, to widać, jak na przykład on grał przed tą pandemią, no, miał ciężki mecz z Majerem na Wimbledonie. Potem grał bardzo dobrze, więc potrafił już zgrać z zawodnikami nie z dwudziestki na szlemach i ogrywać, ale z dobrze grającymi zawodnikami potrafił do tych 500 wygranych czy w czterech powygrywać, więc tutaj absolutnie nie jest też jak fizyczność problemem, bo jest bardzo przygotowany, więc myślę, że to jest bardziej właśnie takie, czasami brakuje tej przysłowiowej kropki i jednego meczu, który potrafi zmienić trajektorię. Odbieramy kolejny telefon, bo tutaj mi mój wydawca podpowiada, że już 9 minut czeka pan albo pani na... jakby co, to zapłacimy za to połączenie. Zapłacimy. Kto jest z nami? Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z tej strony Emil z Warszawy. Bardzo miło mi, że się dodzwoniłem. Cześć Emil. Smoku, dzięki za kolejny Hate Park tenisowy, bo chciałbym wspomnieć, że Hate Park z sędziną załogą jest w moim ścisłym topie. Top, jakby to określił ZB Top Top. ZB Top był, tak. Też podzwoniłem trochę po Włoszech. ZB Top wszyscy mówili także. To był fajny Hate Park. Tak. A trochę tych Hate Parków obejrzałem prawie wszystko i dość często dzwoniłem, także cieszę się, że się dodzwoniłem. No dobra, ale przejdźmy do pytań, bo mam takie... jedno do Klaudii i dwa do Marcina, jeśli można. Także pierwsze pytanie do Klaudii. Czy już był albo czy jest planowany duet komentatorski z Bartkiem? Czy to dobry pomysł? Już mam teraz odpowiedzieć? Możesz się zastanowić. Czy to dwa pytania i się rozłączy nasz ładnie, słuchacz? Dobrze, tak chcesz tutaj realizować robotę nam na planie? Nie wiem, bo tak... Nie, zadaj nam kolejne pytania. Chłopaki mają... Marek jest dobry w zapamiętywaniu tych pytań. Ja już dawno zapomniałem, że są. Także dobra, dawaj. Dobra. Wpuścimy wtedy już, odbierzemy Marcina. Kolejny telefon, którego nie wpuścimy na antenę przez następnych 10 minut. Dawaj. Jasne. Jak wspomina grę z Łukaszem Kubotem, może jakieś anegdoty, czy na przykład nosił klapki Kubota, albo jakieś takie
takie sprawy. I drugie, bardziej na poważnie, jak tenisista radzi sobie w innych sportach rakietowych, na przykład w squashu. I tu chciałbym pozdrowić warszawskie squashowe community i moją wymyśloną firmę Strangeball Strangeball. Dziękuję. Okej, okay, bardzo dziękujemy. A to już wiesz, o co chcę, że padla, żeby to padla, bo jeszcze nie nawiązał. Ale dobra, no to czekaj, Klaudyna jako pierwsza. Jeszcze nie komentowaliście z Bartkiem. Nie, staramy się tego, jakby jeżeli nie wymaga tego sytuacja, to raczej unikać. Jeżeli będzie taka potrzeba i nie da się, że tak powiem, zaplanować tego grafiku inaczej, będziemy zmuszeni to zrobić, to po prostu to zrobimy, ale wydaje mi się, że... może. Ty o komentatorowo nie mówisz teraz, bo tak jak trzeba je to zrobić, to zrobimy to. Nie, mamy tylu wspaniałych jeszcze tutaj kolegów, że możemy sobie to wszystko mieszać. A moim zdaniem twój mąż się po prostu nie chce z tobą komentować, bo byśmy zobaczyli, kto jest lepszy i to byłabyś ty. Widzisz, to prawda. Słuchajcie, jeżeli mogę... Mogę powiedzieć? Nie wiemy jeszcze, ja już się ciebie pytałam o opinię. No więc właśnie, chcę powiedzieć, że Klaudia mnie pytała o to już kiedyś. Zadzwoniła do mnie, żeby zapytać, co ja na ten temat sądzę. Ja powiedziałem, posłuchaj Klaudia, ale co jest w tym takiego nadzwyczajnego? Przecież ty nie komentujesz tenisa, bo jesteś żoną Bartka Ignaciko, tylko dlatego, że byłaś czołową tenisistką świata w swoim fachu i tyle. Jacek Laskowski komentuje ze swoją żoną spotkania w siatkówce. Świetnie im to idzie. Już nie trzeba do siebie mówić, nie wiem, jak do siebie mówicie, nie, inter, misiu. To słyszałem, misiu, gdzie by się podziałeś, to przecież nie będziecie tak do siebie na antenie mówić, więc jeżeli się zdarzy, że macie pokomentować, to po prostu to zróbcie. Dziękuję. Tak uważam, bardzo proszę. Panie Marcinie. Ale czekamy na pierwszy mecz. I zobaczymy, kto będzie lepszy wtedy. Nie, tutaj nie ma co porównywać, po prostu to są jakby, zawsze podkreślam, że są trochę dwie inne role, bo jest ten prowadzący i ten, ekspert. I bardzo dużo ludzi też mówi, o, bo dlaczego ty mniej mówiłaś od tego pana, który obok siedział? No bo jakby nie jest moją rolą opowiadać też o tym, że jesteśmy na takim i takim obiekcie i jest taka i taka pula nagród, no bo jakby te role są trochę podzielone i wydaje mi się, że też niewiele osób o tym wie. Mhm. Dobrze, bardzo, bardzo ładnie. Dziękuję. Koniec twojego przemówienia. Marcin, było pytanie o Łukasza Kubota. W klapkach nie chodził. Od razu możemy to na bok odłożyć. Z Łukaszem znamy się kilka dobrych lat. Graliśmy z sobą w kadrze od 2015 roku. Dobra, zaczynasz mi zbaczać jakieś takie nieciekawe meandry. Ja cię zapytam tak, czy dobrze się bawisz z Łukaszem jeżdżąc po turniejach, bo wiemy o tym, że Łukasz ma swój świat i jego świat to jest tenis. Jego świat się zaczyna tam, gdzie litera T, a kończy się litera S w słowie tenis i nic więcej. A ty umówmy się, masz takie tam... Wiesz co, tak, byliśmy, jakby trenowaliśmy razem, ale jakby poza kortem już niekoniecznie spędzaliśmy cały czas razem. No, Łukasz też był ze swoim trenerem Janem, przeważnie na wyjazdach, ja miałem swojego, więc jakby na kolację chodziliśmy oczywiście, razem jeść, ale... Czyli anegdot nie masz o nim? Nie mam, naprawdę nie mam. O, kto płacił za kolację? Czy znowu robiłeś... Co robię? No bo Fryta opowiadał to, jak musiał, jak wychodził na tym źle. Fryta? No. Ale zobacz, ile osiągnął. Ale nie na płaceniu za kolację. No nie, ale potem wiesz, z PrizeBank mógł odebrać. Żartuję oczywiście. Pozdrawiam Mariusza. Oddam mu kiedyś za te kotleciki. Ale siedzi w nim to. Mariusz już jest na zgrupowaniu reprezentacji Polski, na której zresztą nie ma Huberta Hurkacza, który nie przyjął powołania na mecz z Salwadorem. Tomek, akurat z Hubertem rozmawiałem, więc nie przyjął, tylko miał już wcześniej turniej w Rotterdamie, więc wiąże się to z karą finansową. I no, ITF przesunął przez pandemię terminy i pokrył się razem, więc nie powiedziałbym, że to jest tak, że nie przyjął powołania. Huberta zostawmy to, no nie ma, na pewno są chłopaki młodzi, którzy spokojnie, jest Kamil Majszak, Kasper Żuk, którzy ale słuchajcie, gwarantują, gramy Salvador, gwarantują zwycięstwo. Słuchaj, tam w tym Salvadorze jest jeden zawodnik, który właśnie doszedł do ćwierćfinału w Debla, tak? W Debla, ale w pucharze Davisa trzeba też singla wygrać, a ja akurat Avarello potrafi zagrać, ale
No ustalmy, jeżeli my planujemy wejść do grupy światowej, tak, no to z takim Salwadorem bez Huberta Hurkacza nie możemy sobie poradzić. I bez Kamila powinniśmy sobie poradzić. I bez Kamila, to tak naprawdę powinniśmy no, nie mówić o wejściu do grupy światowej, bo to zaplecze musi być, mhm, a Kacper i reszta już pokazuje, że potrafi, więc jakby tutaj temat, że nie ma Huberta, nie wygramy z Salwadorem, tak, to jest w ogóle jakieś abstrakcja, a w takich meczach moim zdaniem powinny właśnie grać te osoby, które na co dzień nie mają możliwości. Tak. To ja tylko wtrącę, żeby złapać punkt odniesienia a propos Salwadoru, bo przygotowuję sobie notatki tych zawodników zgłoszonych, bo też tam będę jechał do Kalisza. No, pomimo tego, że nie będzie kibiców, pewne funkcje po prostu muszą występować, nawet co dziwne pewnie zaskakujące funkcja speakera, no bo trzeba hymny odegrać i tak dalej, i tak dalej. No i przygotowuję sobie notki a propos tych zawodników, no i za Revalo nie ma problemów, natomiast z drugą i trzecią rakietą, którzy są bez rankingu, jeden studiuje w Stanach i tylko to o nim wiadomo, o drugim nie wiadomo nic, bo tylko gra w Pucharze Davisa, więc nawet nie wiadomo, gdzie człowiek mieszka, skąd pochodzi i czym się zajmuje, a czwartą rakietą jest grający trener, 47-letni, który był kiedyś sparring partnerem Bjørna Borga i teraz no, z racji... Doświadczony. Tak, doświadczony, ale ostatni mecz w 2000 roku, więc... No dobrze, to ale jeszcze słuchaj, trudniej przecież, w tym zamknięciu. Ale czekaj, czy przecież teraz na Australian Open no, była taka, tak przerzedziło szeregi deblistów, że zagrał Julian Nowy, tak? Zagrał 47 lat. 47 tak, lat. Zagrał. No ale Lander Paes, 47 w tym roku, chce grać 8 Igrzyska Olimpijskie. Tak. Mój były partner. 8 Igrzyska Olimpijskie to jest tak 32 lata, tak na szybko ile licząc. Ile ma lat? 47. 47. Dobry wiesz. Dobry wiek i chce Igrzyska, więc mogę. Jakby ten. Co? To jeszcze ja mogę. No, zapisuj się do. Ale nie, poczekaj, bo gdybym się. Prawdopodobnie gdybyś pojechał ty tak sobie na Australian Open i tam się zapisał, właśnie jako taki alternate, to też byś szedł do drabinki tej deblowej. Tak jak właśnie Julian Lowe, któryś tak zapisał ma, trochę. Ale on ma zamrożony ranking, wiesz, bo on miał kontuzję. No, ale nie trenuje specjalnie. No jest trener, znaczy jest trenerem, ale ma zamrożony ranking. ATP na tej patrzy, czy trenujesz, czy nie, masz ranking, możesz grać. Było parę osób tak, co wykorzystywało tą zasadę, a akurat Julian zagrał i... No. Akurat wiem, co napisał, bo korespondował z Mariuszem Furstenbergiem. Okay. Julian Knoll to jest były znany bardzo deblista, no ale jakby tak, bez gry od dłuższego czasu. Grałem napisał, nawet jeden turniej kiedyś. Napisał Frycie, bo przegrali ten mecz, przegrali. Z parą Kokinaki z Kyrgios tak, zresztą tak, przegrali ten mecz i napisał: Rony boskie, jakbym wiedział, to bym się nigdy nie zgłaszał. Przecież jak ja grałem, dobrze, że tego nikt nie widział prawie. Bo on mówi, że nie poszło mu dobrze w tym nie spotkaniu. Poszło dobrze, ale za pierwszą rundę kasę dostał. No a 10 tysięcy zdaje się to wcale. Nawet takie... nie wiem, ile było w tym chyba roku, tak, ale tak naprawdę no wiadomo, no po co to robił. To osłodziło mu ten ewentualny wstyd za ten... Choćby jak miałbym, wiesz, tutaj pójść zagrać takiego no trochę z partyzanta, turniej wielkoszlemowy, no to para Kokinaki z Kyrgios nie jest taką idealną parą do grania, żeby powiedzieć. Piłki szybko latają, no. Czekajcie, bo jeszcze było jedno pytanie. Jeszcze Marek, było coś o Łukaszu i było coś jakieś drugie na poważnie też, pierwszy było te klapki Kubota i... Widzisz, cholera. I tak, jak to jest? Coś? To przeze mnie. A, to ty jak chciałeś, to jest? No to była moja jedyna funkcja w tym rozdaniu pytań. Cholera, nie pamiętamy. No, może trzeba iść dalej. Może na czacie ci podrzucić. Może na czacie mi podrzucą, jakie było trzecie pytanie, a tymczasem odbierzmy kolejne, bo jest już, mamy już następne pytanie. Także prosimy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Łukasz z Gdańska z tej strony. Ja mam pytanie do naszej gości. Jak ważną instytucją w tenisie jest trener od tenisa, bo chodzi mi o ten najwyższy profesjonalny poziom, bo mamy takich kilka typów zawodników, jest chociażby Karolin Woźniacki, ona, jeśli dobrze pamiętam, to ze swoim ojcem całą karierę spędziła z jednym trenerem, jest Grigor Dimitrov, który trenerów zmienia tak naprawdę co rok, co pół roku i tam już chyba ich się kilkunastu zbierało. A jest chociażby Kyrgios, czy przez jakiś czas Monfils, którzy w ogóle trenera nie mają i tak naprawdę każdy z tych zawodników odnosił lub podnosi sukcesy w miarę spore w tenisie. I jakby drugie pytanie trochę się z tym wiążące, żeby na linii nie trzymać. Czy u Huberta Hurkacza nie jest trochę problemem styl jego gry? Bo on często gra bardzo pasywnie, nie jest takim zawodnikiem, który lubi atakować, lubi nadawać tempo gry. A przy jego warunkach fizycznych to wydaje się wręcz skazane, bo inni zawodnicy, którzy mają podobne warunki fizyczne, właśnie jak chociażby Ożer Aliasim, Raonic, Berrettini czy Struff, to wszyscy oni grają bardzo agresywnie. Oprócz mocnego serwisu, który ma Hubert, tam mają jeszcze
potężny forehand albo potężny backhand, który potrafi zamknąć jakby akcję, albo wchodzą do siatki, jak chociażby Berrettini ostatnio czy Raonic stosowali to częściej, że po wyrzucającym serwisie w bok częściej podchodzili do siatki. I czy właśnie Hubertowi coś takiego by się nie przydało? Takiej po prostu trochę agresywniejszy styl gry? I ostatnie pytanie na temat Alexa de Minora. Czy rzeczywiście, tak jak media w Australii szczególnie się rozpisują, jest to potencjał na nowego Leightona Hewitta, czy jednak są to trochę przesadzone oczekiwania wobec tego, że Australijczycy już długo czekają na taką gwiazdę top 5, top 1 rankingu? Ja lubię. Nikt tak nie gra w defensywie jak de Minor. Fajny zawodnik. Bardzo dziękujemy. Pamiętasz pytania wszystkie? Bo ja sobie przypomniałem tamto. Od końca. Czat mi podpowiedział. Chodziło o te sporty rakietowe inne. A, tak. Pamiętasz? O ewentualnie squasha. Tak. Padla dorzucę, badmintona, tenisa stołowego. Tenisiści sobie dobrze z tym radzą, ponieważ w tych wszystkich sportach jest ten hand-eye coordination, czyli jakby widzisz dokładnie, gdzie piłka. No ale jak grasz w pingla, to jednak tam grasz z nadgarstka, to nie jest. No nie jest sport. Wiesz, no to jest tak naturalne dla nas, że chodzić sobie pograsz. Oczywiście potem do jakiegoś poziomu tylko to możesz zrobić, ale granie w squasha, w padla, w tenis stołowy dla tenisistów nie jest jakimś większym problemem. Wpadła tenisiści przecież nieźle grałem. Wypadali. Wiem, że Dawid, tak, grałem Jerzyk. Z Dawidem, no byłem najgorszy na korcie, pierwszy raz grałem, więc przegonili mi ostro. Nie no, umówmy się, że cała padlowa czołówka w Polsce, wszyscy reprezentanci polscy padla, którzy jeżdżą, to są byli tenisiści. Ja na przykład grałem na mistrzostwach Polski dziennikarzy w parze z Klaudią i tutaj Klaudii bardzo dobra umiejętność smeczowania, gdzie się smeczuje bardzo dużo, akurat była naszym lekkim przekleństwem, bo Klaudia smeczowała po tenisowemu bardzo czysto. Tak. Więc, więc tamci debiści od razu byli pod siatką i czekali, aż ta piłka wróci. Tak, jeszcze tak. Wtedy nie bardzo rozumiałam, o co chodzi. Ale no właśnie, cieszę się, że to ty przyznajesz, że to przez ciebie. Tak, przeze mnie, ale powiem ci, że squash dla mnie jest tak ciężki, jest tak agresywny, jakby ta praca nóg, to dopadanie do tych piłek, że w ogóle mi to nie sprawia przyjemności. Ja byłam raz w klatce z moim mężem, który ograł mnie tam do zera i powiedziałam, że po 15 minutach właściwie zeszłam i mówię, nie chcę już więcej grać. Ja tam przychodzę po tenisie, kiedy już skończyłam grać, żeby się zrelaksować. To ma być dla mnie taka forma ruchu, nawet jeżeli to jest rywalizacja, to ja chcę mieć z tego fun. A padel daje mi właśnie taką radość. Jest taki bardziej zbliżony do tego, do tenisa. Bardzo się cieszę, że tak mówisz, ja też na squasha grałem raz i to jest dla mnie jakiś taki zupełnie, przepraszam tych wszystkich kibiców squasha, taki dla mnie takie trochę tępe walenie rakietą w piłkę, ale może ja nie rozumiem do końca zasad. Najprawdopodobniej. No, o to chodziło. Nie bądź taki krytyczny wobec siebie, ale chyba to jest to. Dobra, okej. Okay. Były trzy pytania. Hurkacz, no to hurkacza musi Marcin przejąć. Tak, ten styl gry, czy nie jest zbyt pasywny? Zgodzę się. Hubert często ma, znaczy często, ma taką tendencję do czasami w meczu gra agresywnie, a potem się trochę wycofuje i chce jakby tego przysłowiowy nogę z gazu ściąga. I po prostu daje zawodnikowi wejść w mecz i staje się takim tym Hubertem, który grał 2-3 lata temu na przerzut, nie swoją agresywną, i to jest na pewno dla niego rzecz, którą powinien pracować. Ale to jest taki powrót po prostu do takiej bezpiecznej strefy teoretycznie, do takich starych przyzwyczajeń, tak? Tak, nie wiem, czy to jest spowodowane jakby, nie wiem, no tutaj jego decyzją, czy może nerwami, czy jakby już nie chce grać tak agresywnie, ale na pewno potrafi to grać, bo widziałem wielokrotnie w meczach, ale często w niektórych meczach się niepotrzebnie wycofuje i mam często wrażenie, że Hubert ma jedną rzecz, którą musi pracować, jest tak, że jak gra z gościem, to on do jego poziomu się dostosowuje. Jak gra z zawodnikiem stop 20, gra jak stop 20. Jak gra z zawodnikiem 60-70, gra jego poziomem. I to jest coś, co musi, jak to sobie potrafi, a to jest właśnie to, że z takim zawodnikiem wtedy on przebija, to też mu zaczynasz przebijać. Gra z zawodnikiem 20, wiesz, że nie możesz mu dać neutralnej piki, musisz atakować, gra to. Więc to potrafi, tylko musi to przełożyć na grę. No tak, ten mecz z Zimmerem, no to było tak frustrujące, jeszcze psuł bardzo dużo, to było nieszczęsne do oglądania. No tak, bo tych meczów, które pokazałeś tam jak na grafice, no ich się też nie oglądało za bardzo. Zimmerem był męczący, tak. Naprawdę, i bardzo dużo błędów. I co tam jeszcze mieliśmy? De Minor na pewno. De Minor.
Deminor. Kto ma ochotę? Klaudia, nie? Ja nie. Nie, Deminora? Twój ulubieniec. No, mój tak, ale ja, ale to ja jestem... Znaczy, anegdotką. Proszę. Chyba 2 lata temu, jak Jurka Janowicza się udało ściągnąć do Eleven na komentarz na jeden tydzień. Na Sztokholm, turniej w Sztokholmie. I właśnie przypadł nam jakiś mecz Deminora, o ile dobrze pamiętam. No i wiadomo, że jakby no, Marcin pewnie, czy Klaudia wiedzą o tym jeszcze lepiej, że jakby Jerzyk nie jest osobą, która rozdaje pochwały jakoś bardzo, bardzo często innym tenisistom, ale widziałem, że jak on na niego patrzył i jakby sposób, w jaki go tak komplementował, świadczył o tym, że mu się zrobił ten styl gry podoba i tak, i że zrobił na nim wrażenie. No bo ja nie wiem, czy jest szybszy zawodnik teraz w rozgrywkach. Chyba nie. Pytanie o tego Hewitta, no nie wiem, no znów chyba trochę za wcześnie, bo Hewitt to jednak... To jednak pewien poziom gwarantował, a Deminor no jest takim zawodnikiem bardzo ciężko pracującym, ale no wielkich wyników na razie. Słuchajcie, jak dobrze pochodzicie dzisiaj na Twitterze i sobie tam wpiszecie jedna z piłka z dzisiejszego turnieju w Rotterdamie, bo dzisiaj Deminor grał moim zdaniem z Milmanem właśnie tutaj wspomnianym przez nas. I tam jest taka wymiana, która trwa chyba 42 uderzenia, gdzie Deminor już na końcu jest naprawdę przegoniony lewa, prawa i on ostatnią piłkę już taką po prostu wrzutkę forehandową, ale gra na ostatni centymetr kortu. Milman po prostu Milman uśmiechnięty od ucha do ucha, ale rzucił rakietę na zasadzie ja nie gram z tobą. To tak się nie da, bo go rozstawiał po prostu po kątach i finalnie przegrał tę wymianę. Naprawdę kawał zawodnika. No. Fajny zawodnik, no taki widowiskowy, no, ale, inny, ale wiecie, jest no, jakiś, żeby jest był, jakiś. Jakby, żeby stawić go koło Hewitta, no to już byłoby blisko do Rogera Rafy. Oczywiście, i moim tej zdaniem grupy. Nie będzie z tego względu, że 20 lat temu, kiedy Hewitt grał z takim podobnym stylem, ale potrafił jednak bardziej przejść do ofensywy, grał bardziej z kontry, wtedy tak się grało. Teraz jednak to potrzebujesz trochę warunków fizycznych i mieć serwis. Trochę ognia. On jednak, no, jak patrzysz na jego grę, no to on z serwisem bardzo mało wygrywa. Tak. Nawet co nie ustawia akcji, więc jakby z tymi największymi zawodnikami, żeby regularnie wygrywać, a jeżeli mamy go do Hewitta porównywać, to tak powinien to robić, ma ciężko będzie się z tym przebić. Alex Deminor nie tylko z twarzy, ale w ogóle z całej sylwetki wygląda tak, jakby dopiero wyszedł ze szkoły podstawowej. Chociaż jakiś czas temu Wąsisko zapuścił, tak, żeby się chyba postarzeć trochę, tak ala Steve Johnson. A trzecie? No właśnie, kurczę. Trzecie, czyli pierwsze właśnie. Tak. No. Mi powiem wam dzisiaj, od 15 głowa słabo pracuje, więc... Za chwilę nam czat podpowiedział. Ale słabo to nas świadczy, bo to było poprzednie jedno, że 3 pytań nie potrafi zapowiedzieć. To skłosz, to było poprzednie. Tak? Ale czat nam zawsze... Ale za każdym razem, jak zrobimy 2 i dostaniesz informację z trzecim, to będą 3. No. Tomek, słyszy, nie potrafimy zapamiętać 3 pytań, a tutaj oczekują ludzie, że będziemy uczyć grać Huberta Hurkacza. Chyba tak. Ligę Świątek. Albo po prostu nie zadawajcie tak dużo pytań za jednym zamachem. Dobra, to odbierzemy kolejny telefon, bo już na pewno jest, na pewno czat mi podpowie, tak jak ostatnio z tym skłoszem. A, pytanie było o trenerów. O, tak. Widzisz, już mi czat podpowiedział. Dziękuję. Czarny baran mi podpowiada. Czarny baran. O trenerów. Jakie znaczenie ma trener w tenisie? Klaudia, do ciebie pytanie. Proszę bardzo. Wiesz co, to jest bardzo indywidualna sprawa. Dlatego, że są zawodniczki, które które muszą mieć trenera, bo wręcz nie potrafią grać, jeżeli nie mają trenera. I to jest takie niebezpieczeństwo, że jeszcze jak dopuścili trenerów, żeby wchodzili na kort, że zawodniczki po prostu nie potrafiły podejmować same decyzji na korcie. Więc to po prostu jakby tak, taka butla z tlenem. Są zawodniczki, które, tak jak na przykład bliska mi Krystyna Mladenowicz, no nie potrafi współpracować z trenerami. Jest zabezpieczona tą rodziną i teraz brat z nią jeździ cały czas. Próbowała, ale no nie wychodzi. No ma taki charakter, że jednak no musi być po jakby jej stronie, a nie że tak jakby ktoś ten. Tak? Może gdzieś tam, nie wiem, ma takie zdanie swoje i tyle. No nie jest w stanie dostosować się, a wydaje mi się, że właśnie tego trochę by jej brakowało. Brakowałoby jej akurat takiego trenera, który by gdzieś troszkę ją tam ogarnął, bo deblowo, wiadomo, wygrała kilka wielkich szlemów, a singlowo mogłaby być dużo wyżej, ale właśnie brakuje jej kogoś takiego topu, który by ją tak
okiełznał. Dobra, ja zapytam ciebie tak. Tak. Okej. Okay. Nie, jeszcze nie, no i mamy jeszcze ten typ, no i właśnie zapomniałam już teraz, no. Trzeci typ. Trzeci typ mówi. Niepokorny. Czy te wskazówki trenerskie, czy ta strategia, no, myślałem, czy my nie przywiązujemy czasami zbyt dużej roli do tej strategii trenerów, czy zawodniczka, mniejsza która, w ogóle nie operujmy nazwiskami. Czy jesteście w stanie zapamiętać więcej niż, nie wiem, jedną, dwie wskazówki, jak serwować, które strefy, jak returnować, a potem to jak wyjdzie, tak się ułoży. Znaczy ja powiem ci więcej. Tak, za dużo informacji to też jest źle. A, widzisz, no właśnie do tego zmierzam. Tak, że jeżeli jest więcej informacji tak naprawdę niż te takie trzy główne, to zaczynamy myśleć o tym, co właściwie gra tak przeciwniczka. Tak jak z treniami, tylko trzy zapamięty. Jest jakiś limit. I można wpaść w taką pułapkę, że jednak wychodząc na kort zaczynamy nie myśleć o tym, jak my gramy, tylko skupiamy się na tym, co się dzieje po drugiej stronie i nagle mówimy, kurczę, ale czemu ja się dostosowuję do tego, co się dzieje po drugiej stronie? Mam tyle informacji, więc takie okrojenie tego wszystkiego naprawdę do tych trzech, to jest takie... Czemu się tak uśmiechasz? Przypomniała mi się dobra anegdota z trenerem Bobby Robsonem, piłkarska, ale opowiem wam, jest śmieszna i krótka. Dobrze. Bobby Robson na Mistrzostwach Świata w 1986 roku, przed ostatnim meczem z Polską, jakby w Anglicy go nie wygrali, to nie wyszliby z grupy, bo pierwszy mecz z Marokiem, z Portugalią im nie poszły i mają mecz z Polską. Walnęli nas 3-0 za Lineker. I słuchajcie, Bobby Robson w szatni tak, a tam wtedy mogły wyjść trzy zespoły z grupy, jakby Anglicy z nami wygrali, to mogliby być na pierwszym, na drugim, ale też na trzecim. I Bobby Robson staje w szatni przed Anglikami, taka tablica, ta papierowa i mówi, panowie, nie myślcie o wyniku, macie tylko z tymi Polakami wygrać, jedno, tylko skupcie się na tym, tylko wygrać z Polakami, nie myślcie o wyniku, w ogóle o tym nie myślimy, ja też o tym nie myślę. A teraz taktyka. I przekłada kartkę, ale mu się kartki pomyliły. I w tym momencie kartkę przełożył, a tam wszystkie kombinacje wyników możliwych na tej drugiej kartce drużyna. Wow. I się śmiała. Chyba ci wszedłem słowo w jakimś... Nie. No tak, końcówka story. Tak, jeszcze jedno chciałam powiedzieć. Tak, już mi się przypomniało, co chciałam powiedzieć. Jak ja zaczynałam grać 20 lat temu, to większość zawodników jeździła sama bądź z jakimś tam jednym trenerem. I pamiętam, jak wróciłam po przerwie, byłam na Wimbledonie na eliminacjach, czyli na tym obiekcie innym niż ten turniej główny jest rozgrywany. I pamiętam tam Chorwatkę, Annę Koniuch, która miała 4 osoby w swoim sztabie na eliminacjach, co było dla mnie takim wielkim zaskoczeniem. Ona była wtedy bardzo młoda. Wydaje mi się, że mogła mieć 15-16 lat. Grała już eliminacje seniorskie. Przeszła je tam, ale tam był i trener, i fizjoterapeuta, i menadżer, i od przygotowania fizycznego. I zmieniły się bardzo czasy, bo bardzo dużo osób jeździ w teamach. Mhm. No, potrzebuje takiego większego wsparcia. Team zresztą też jeździ z teamem. Odbieramy telefon kolejny. Udało się odpowiedzieć na wszystkie wasze pytania. Bardzo dziękujemy o to, że mi tutaj przypomnieli się raz. Druga koncentracja, słuchajcie. Koncentracją. Kto jest z nami? Halo? Czy ktoś się z nami do... ktoś się do nas dodzwonił? Halo? Witam. Z tej strony Sylwek z Bytomia. Cześć, Sylwek. Cześć. Ja mam dwa pytania. Pierwsze pytanie o Juana Martina del Potro. Czy gdyby nie kontuzje, to byłby w stanie wejść na poziom tercetu Federer, Djokovic, Nadal? I drugie od razu pytanie do Marka Furiana. Kiedyś słyszałem taką historię i chciałem potwierdzić, czy to prawda. Parę lat temu podczas Australian Open Tomasz Lorek poszedł na konferencję prasową z Rogerem Federerem. Tak, i to prawda. I rzekomo zapytał o krówkę, którą kiedyś wręczyli mu mieszkańcy jakiejś alpejskiej miejscowości. Zaraz opowiem więcej. Okej, bardzo dziękujemy. Dziękujemy, że to tylko dwa pytania, bo tylko tyle jesteśmy w stanie zapamiętać. Na cztery osoby. High quality program, nie? Tak, zacznij od tej... Zacznij od końca, tak. Od końca. I później będziemy się zastanawiać, co dalej. No to prawda, tak. Ta historia jest prawdziwa, ale ją opowiem tak pokrótce, no bo Tomek Lorek, czyli Loras popularny, no wiemy, że jest takim...
takim wariatem trochę, tak, w dobrym tego słowa znaczeniu, bo to jest trochę, tak, to jest jakby osoba o bardzo dobrym sercu. Ja go w ogóle poznałem przy biurku na Austrian Open. My się nigdy wcześniej nie znaliśmy, więc w 2013 roku, bo Tomek kilkanaście razy tam był, ja dwukrotnie, więc no, razem mieszkamy w Warszawie, ale nigdy wcześniej nie widzieliśmy się na oczy. I zaręczam, że to jest osoba, która bardzo dobrze wszystkim życzy, a takich osób wcale nie jest tak wiele, jakby się mogło wydawać. I rzeczywiście Tomek jakby spaceruje swoimi ścieżkami. Jego tam mecz tak naprawdę to chyba najmniej interesuje z pewnego ciągu zdarzeń. Interesują go rozmowy, interesują go historie ludzkie zawodników. No i rzeczywiście jak z Tomkiem wchodziło się na konferencje prasowe, no ja, to było kilka lat temu, więc jeszcze taki byłem mocno, mocno nieopierzony. Wchodziliśmy na konferencję z Rogerem, z Seriną Williams i tam osoba moderująca rozpoczyna to spotkanie z dziennikarzami i mówi: słuchajcie, pytania do Rogera, cisza, no bo Roger ma swoją taką klasę, więc każdy, nawet ci, którzy tydzień w tydzień za nimi latają, wystraszeni. No więc Tomek ręka do góry. A to pierwsze pytanie, tak, wręcz. No, oczywiście. Tomek ręka do góry, więc ja głowa do dołu, już podsunona. I Tomek rzeczywiście zapytał, mówi: Roger, nie pamiętam tylko, czy to było po meczu, czy to była taka gwiazdorska przed całym turniejem. Aha. I mówi: Roger, wiem, że po jednym ze zwycięstw w jakimś tam turnieju w Szwajcarii, jak byłeś Kształt. Młody. Tak, no nawet możliwe. A mówisz o krowie? Tak, tak, tak. Dostałeś krowę o imieniu Juliet. Chciałem się zapytać, a co u niej słychać? No co Roger? Roger się tak chyba nie uśmiechnął z tego, co pamiętam, ale mówi do Tomka: man, you live in the past. Czyli tak jakby zostałeś z tyłu. She's gone. Ona nie żyje. I już dziecko jej nawet nie żyje. Ale Tomek jest specjalistą takich pytań, nawet jak drugiego, bo spaliśmy razem drugiego roku, czyli w 2014, jak Łukasz Debla wygrał, spaliśmy w Chinatown, w hostelu razem, ja na dole, w łóżku piętrowym, a Tomek nade mną, więc jakby dostęp do tej jego energii miałem, powiedzmy, cały czas. I słuchajcie, ukazało się w gazecie miejscowej australijskiej taka notka, taki malutki wycinek, po tym jak Tomek właśnie zadał pytanie Serenie Williams, i to też nie czaił się długo, to nie było pytanie numer 10 na konferencji, mówi do niej: Serena, czy w kolejnym życiu chciałabyś być piłką tenisową? Na co Serena jakoś nie była w formie, ale tak delikatnie się uśmiechnęła chyba, jakoś się od tego odbiła, powiedziała: no wolałabym już być rakietą, bo nie chciałabym być bita przez całe życie, ale powiedziała, że nie ma do tego głowy. No, no takich pytań to od Tomka mógłbym wyciągnąć dziesiątki, powiem szczerze, ale powiem szczerze, wyjść z takim pytaniem do gwiazdy tego kalibru jest element wirtuozerii, no nie ma co ukrywać. To prawda. O Del Potro pytanie. Nawet nie wiem, co się z nim teraz dzieje, czy on... Kolejna chyba operacja. Tak, kolejna operacja. Kolejna operacja. Mhm. No nie wiadomo, czy on jeszcze w ogóle wróci do tenisa, bo to już jest taka, to już jest tak długa historia. Tak, walczył. Matka, opowiedz, bo to pewnie widziałeś go nie raz, nie dwa na korcie. Tak, no miałem okazję też zagrać przeciwko Debla. Tak, moim zdaniem, jeżeli jest jakaś alternatywna historia i rzeczywistość i on nie ma kontuzji, to on walczy razem. To nie byłby piłką ani rakietą, tylko by wygrywał szlemy. Nie, to miałby... No, pierwsza trójka nie wygrywałaby tyle szlemów. Mhm. On miał w 2008 roku, kiedy na samym prime tym Rogera Federera w finale US Open, kiedy Roger wygrał 3 z rzędu chyba wtedy US Open, czy nawet więcej, on pokonał go w 5 setach. Więc i grał tak, że to nie od nich zależało, czy oni z nim wygrają, tylko bardziej od Delpo zależało, czy on wygra. To był fantastyczny w ogóle finał tak. wtedy US Open i fantastyczny finał Igrzysk Olimpijskich. Pamiętacie? To był tak niebywały mecz. 2-16 chyba, tak? 2-16. On z Marejem przegrał w finale, a wygrał też wspaniały mecz z Dżokowiczem o brąz 4 lata wcześniej na Wimbledonie. Więc dla mnie to jest tak, jak najbardziej taki zawodnik, który nie mówilibyśmy teraz o pierwszej trójce, tylko o pierwszej czwórce. Słuchajcie, mało jest takich osób, o których zawsze mówi się dobrze, ale Del Potro jakby ma samych zwolenników i fanów na całym świecie. No tutaj nie słyszałem nigdy od nikogo, żeby nie lubił go oglądać w akcji, żeby nie lubił go jako człowieka, to chyba nie. No Marcin, ogóle, ty byłeś najbliżej. Znaczy ja grałem z nim Debla. No teraz mi się przypomniało. Teraz mówisz? No jak nawet Zbyszka Bańka pierwszy poznałem w Rzymie właśnie.
No nie pamiętam, że, znaczy dopiero mi się teraz przypomniało, że z Del Potro grałem, wiesz, tyle z tym grę partnerami tak grałem, więc mogę, nie mogę, wiesz. Del Potro też podobno siedzi tam w takim kanale, to w Argentynie mówi to samo o tobie. No dokładnie, a było tak, że po prostu on się zapisywał z Schwarzmanem i ja byłem, miałem lepszy ranking i ty wiesz, i oni tam podeszli. Nie jesteście do siebie ze Schwarzmanem, muszę ci powiedzieć. No trochę wyższy jestem, no. I mówię, słuchajcie, no panowie, no nie załapiecie się, ja zagram tutaj, mówię do Del Potro, czy chcesz Deba zagrać? On poczekaj, pomyślał, tam mówię, 5 minut Del Potro, no sorry, albo w to, pociąg odjeżdża, on dobra, gra. No i co? I przegraliśmy w pierwszej rundzie. Ale bardzo fajnie się wspominało, przyszedł na ten, więc no dla mnie to jest jakby też jeden z najlepszych zawodników, więc to chyba taki z singlistów najlepszych, z którym miałem okazję zagrać. Ale jak najbardziej, bardzo charyzmatyczny był, miły, sympatyczny i tak, to szkoda taka, że ta kariera dobry człowiek też tak kariera mi się potoczyła. Słuchajcie, chciałbym wam pokazać takie dwie statystyki dotyczące znowu tych najlepszych. Novak Djokovic w listopadzie podczas Mastersa w Londynie, podczas jednej z konferencji prasowych rzucił takim zdaniem, nie wiem czy to końca przemyślanym, no ja uważam, że Novak czasami coś tak chlapnie, tak po prostu, no tak jak wiadomo, podczas pandemii miał te różne takie swoje wystąpienia. Tam powiedział o tym, że Marek, na pewno to pamiętasz lepiej ode mnie, bo nie zacytuję, że nie jest przeciwny temu, żeby nawet w wielkich szlemach przestać grać do 5 wygranych setów u facetów, tylko żeby tylko do 3, tak? Czyli do 2 wygranych setów, czyli przejść na tak jak grają kobiety, albo tak jak się gra w tenisa na tych mniejszych turniejach. Chciałbym wam pokazać, jak to wygląda, bo to jest dosyć kontrowersyjna teza. Ile tytułów wielkoszlemowych nie zdobyliby, gdyby turnieje były grane do 2 wygranych setów, to Djokovicowi by uciekło 5 takich turniejów, bo on po prostu, zdarzało się w takich 5 turniejach wielkoszlemowych, że ktoś dojechał do drugiego seta wygranego wcześniej niż Djokovic. Prowadził 2-0 albo 2-1 w setach i Djokovic to jednak odwracał. Jeśli też zobaczycie taką kolejną statystykę, ile ta najlepsza trójka Federer, Nadal, Djokovic wygrywała procentowo spotkań pięciosetówek, no to Novak Djokovic ma 30 wygranych, 9 przegranych. Mówimy tylko o wielkich szlemach. Teraz dorzucił znowu taki jeden mecz, bo z Fritzem od stanu 2-0 dla siebie do stanu 2-2 wygrał 5. seta. Także no to jest akurat ktoś, kto nie powinien się skarżyć, a wręcz przeciwnie. Jest chyba tylko Johan Krik w latach 80. ma lepszy ten bilans procentowy niż Novak Djokovic w wygranych 5 setówkach w wielkich szlemach. Taki zawodnik z RPA. Pytanie, czy jakby były inne zasady, czy on by nie zareagował wcześniej, trochę szybciej w pewnym momencie. Czy tam kogoś by chyba jak nie złapał. Druga jakby tablica jak najbardziej pokazuje, że jest najmocniejszy psychiczny. Natomiast pierwsza, tak jak Marek powiedział, myślę, że jakby wiedzieli, że 200 wygranych, to wiedziałby, że nie ma takiego dystansu, że sobie może poradzić. Tak. Więc jakby do 300 wygranych zupełnie inaczej zawodnicy podchodzą, wiedzą, że przegranie seta tak naprawdę jeszcze nic nie oznacza, natomiast do 2 wygranych setów ten jeden set już jest połową drogi. Ale też chyba jest tak, nie wiem czy się zgodzicie, że gdyby były turnieje wielkoszlemowe grane do 2 wygranych setów, to już bardziej by nam się zamieszało do tej pory, oczywiście. W sensie wszedłby jakiś Raonic na przykład, by wygrał 100%, ale nie mielibyśmy tylu szlema, pięknych historii. Czy my byśmy wspominali mecze Del Potro, Federer, finał US Open albo finał Igrzysk Olimpijskich, no po prostu te 5 setów buduje historię. Tylko, że poza historią, poza legendami, tymi wspomnieniami osób, które żyją tenisem niejako, no musimy zrozumieć, że dla telewizji na przykład nie jest to nic atrakcyjnego, bo nie wiadomo, kiedy się kolejny mecz zacznie, kiedy się ten mecz skończy. A jako widz jestem bardzo zadowolony. No tak. Powiem więcej. Ja na Australian Open, bo to jest ciężkie do oglądania, ciężkie do komentowania też, nie wiem, jak ty to znosisz. Ja zawsze sobie tak nastawiam budzik, żeby się zaczynał mi 3. set. Po prostu od 3. seta oglądam, bo już wiem, że wtedy mam właśnie te 3 sety do opowiedzenia. A później mówię, Hurkacz grał słabo. Nie, akurat ten mecz oglądałem od dechy do dechy, niestety. No, żałuję, męczyłem się. Odbierzemy telefon. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z tej strony Arkadiusz z północy Niemiec. Mam takie jedną prośbę właściwie mam do was, do prezesa, czyli kanału sportowego, żeby trochę więcej tenisa było, więcej Hejt Parku. Dobra. Po prostu dobrze was się słucha. To oglądaj do końca, bo mamy ogłoszenia parafialne na koniec programu, dobra? Dobra. No i mam jedno pytanie, bo jak jest dużo pytań, to się gubicie, także ja tylko z jednym pytaniem. Super. Ale może trochę ci zmrowisko tutaj polskiej myśli szkoleniowej, bo tak jak wspomniałem, mieszkam na północy Niemiec, w małym miasteczku między Hamburgiem a Lubecką. Jest tu to wioska, jest jakiś mały klub tenisowy, ale mało tego. Z jednego miasta tutaj sąsiedniego na przykład wychowała się Julia Gerges, która zakończyła karierę, ale,
ale tutaj właśnie grała. Miasto obok jest z kolei Mona Bartel, czyli kto tam trochę ogląda tenisa, zna te nazwiska. I zastanawia mnie to, czemu w Polsce tego nie ma. Nie chcę też... Spójrzmy na prasę na przykład. Zobaczcie, co tam się dzieje, jak tam z Kolą w ogóle młodzież. I czemu tego nie ma w Polsce? No w Stachach trochę jest zapaść teraz, jeśli chodzi o męskiego tenisa. Odkąd Berdych tam pokonała go kontuzja, ale kobiety, no to jest top. Zibi top. Klaudia, co chciałabyś na ten temat powiedzieć? Że to jest taki temat, żebyśmy chyba do rana nie skończyli mówić. Myślę, że nie ma co się porównywać z sąsiadami i jakby z tym, co się tam dzieje i z tym systemem ich... Z ich systemem szkolenia, z tym, jak oni mają to rozbudowane, jak te ligi wszystkie tam funkcjonują, jaka jest możliwość grania meczów. No to jest taka jakby już historia, że tak naprawdę w Polsce te obiekty dopiero, bo to trzeba się cofnąć, zaczęły powstawać, te hale dopiero zaczęły być budowane. I ja nie wiem, na kilku spotkaniach byłam takich... z Polskiego Związku Tenisowego, z trenerami, jakieś spotkania, też jak byłam kapitanem Fed Cupu, to też były takie rozmowy, co tutaj zrobić. No, tak jak mówię, ja nie rozwiążę tej zagadki teraz, bo to jest taki temat, żebyśmy tutaj siedzieli, pokłócili się, trzeba ale, by coś... Ale słuchajcie, na pewno coś drgnie, bo tak jak rzeczywiście Czechom mogliśmy, naszym południowym sąsiadom w ogóle zazdrościć jakby całej infrastruktury tenisowej tych ośrodków, to taki ośrodek, Hosanna, powstanie wreszcie w Polsce, te pieniądze już zostały zabezpieczone budżetowo, a jeszcze po wygranej Igi na Rolandzie jakby rząd na fali tej euforii jeszcze dosypał związkowi, więc pieniądze są. To one są chyba w Polskim Związku Tenisowym pewnie pierwszy raz od, nie wiem, może od zawsze, od niepamiętnych czasów, więc no a umówmy się, że jednak pieniądze są dosyć istotnym czynnikiem, czy potem się coś z tego uda zrobić, czy nie, ale... Okej, nie wiem, czy jeszcze jesteś z nami, chyba, że chciałbyś coś dorzucić? Nie, temat jest bardzo długi. Poczekajcie, na igrzyskach nie było 5 setów smoku, ktoś mi tutaj Pablo... Nie, ale do trzech, ale było do 16-14, do dwóch gemów przegrali, Słowaki grali bardzo długi mecz. W trzecim secie. Tak, no właśnie, dlatego mi się wydawało, że to było takie bardzo, bardzo długie. Tak. I ktoś tutaj jeszcze pyta, zadam pytanie z czata, bo ono jest dosyć ciekawe. Czy Rosjanie, waszym zdaniem, mają obecnie najmocniejszą kadrę Davis Cupową? No bo to jest Miedwiediew, bo to jest Rublev. Na to wskazuje ATP. Do tego jest jeszcze nagle Karatsev, który wyskoczył nie wiadomo skąd. I jeszcze pewnie paru tenisistów. Najbardziej równą w czołówce. Zdecydowanie, bo oni mają trójkę i każdy wchodzi tak naprawdę i może zagrać z czołówką. Ale jeszcze jako tutaj faworytów do wygrania Davis Cupa bym ich nie stawiał, bo jednak ten jeden taki Djokovic może zrobić 2 punkty i oni już muszą 3 pozostałe wygrać. Tak samo z Rafa na ziemi, więc jeszcze mają, jak najbardziej mogą to wygrać i nie zdziwił mi się, ale nie powiedziałbym, że są faworytami. Tak, no bo znaczy ja się zgadzam z Marcinem, szczególnie, że no to jest taka kadra, powiedziałbym, typowo dwuosobowa z dodatkiem, a teraz doskoczył ten Karacew, ale nie, zobaczymy. Nie, Kaczanow jest jeszcze. No Kaczanow jest jeszcze. Rublev, Kaczanow i Medwiediew. No a na Debla na przykład kto tutaj? No Rublev, Medwiediew, Kaczanow grają często. Oczywiście nie jest taki Debel gwarantujący zwycięstwo, no nie? Więc oni jak Debla to jest najbardziej ich, a często w Debel jest newralgicznym punktem w Davis Cupie, więc... Wiadomo. Słuchaj, no wiem coś o tym, co mogę powiedzieć. Wiadomo, zawsze był Debel najważniejszy. Tak, bo Debel jest zawsze najważniejszy. Przy 0-2 wszyscy cię tutaj proszą, żebyś utrzymał przynajmniej do niedzieli emocje. No to musisz wygrać. Przy 1-1 jest bardzo ważny mecz, bo wchodzisz do niedzieli 1-2, bo 2-1 jest bardzo różnica. A jak jest 2-0, no to musi skończyć. Czyli ty w Deblu nigdy nie masz. Najważniejszy mecz. Najważniejszy mecz Davisa. Z piątku i niedzieli najważniejsza była sobota. Dokładnie, a masz tylko jeden mecz. Powiedzieć prawdę, trzeba tutaj oddać chłopakom, że lata, kiedy my poszliśmy bardzo mocno w górę i to wtedy też był Kanał Plus, pamiętam, pokazywał te wszystkie wasze spotkania. Nawet komentowaliśmy razem jeden mecz. Mój debiut. Tak. To był mecz od Australii chyba, nie? Zielona Góra. Australia i chyba ja komentowałem z tobą Chorwację, czyli to ten mecz, kiedy przegraliśmy, kiedy przegrał na w singlu Janowicz wtedy z nieznanym Coriciem, wtedy jeszcze dopiero startującym. Natomiast no, przez lata to było tak, że liczyliśmy na to, że Jerzyk nam zdobędzie 2 punkty w singlu, no i trzeci punkt miał być zdobyty po prostu przez
Przez znaczy, ci, wiele lat mieliśmy takie wrażenie, że nie, że mam nadzieję, tylko że tu jest punkt deblu jeden i aha, gdzie szukamy gdzieś na drugie. Szukamy. Oczywiście tak, potem jak tak było, nie było to łatwe, ale no, z Mariuszem i potem z Łukaszem w większości razu tak się udawało. Nie? Klaudia, jeszcze pytanie z czata i to jest pytanie do ciebie. Umówmy się, bo to jest pytanie o Sirinę. Tak. Sirina ma obsesję na punkcie 24 szlema. Od 2017 roku przegrała 4 finały. Patryk Muratoglu, pamiętam jak przed rozpoczęciem tego turnieju powiedział, że rusza się lepiej niż w 3 ostatnich sezonach. Znowu się nie udało, przegrała bezdyskusyjnie z Osaką, nie ma co gadać w ogóle. Myślę, że niedoszły finał to był mecz z Muguruzą w ogóle, ten ćwierćfinał, to był fantastyczny mecz. Czwarta runda. Czwarta runda nawet, tak? Nawet czwarta runda? Była, nie? Tak, bo nagrała. Osaka grała z kim w ćwiartkę? To już mniejsza, ale to był w każdym razie chyba najlepszy mecz w turnieju kobiecym. Czy ona jeszcze ma szansę to w ogóle wygrać? Jak, tak, to jest taka twoja opinia, jest prośba o twoją opinię. Czy ona ma to szansę wygrać? No powiem tak, w momencie, kiedy rośnie tak bardzo Osaka? Ta Osaka, tak. Kiedy nam rośnie Iga, mam nadzieję? Powiem szczerze, że dla mnie teraz w tym roku, no to jest taki chyba ostatni rok, kiedy ona może to zrobić. I stawiałabym tutaj na Wimbledon, no bądź US Open, może bardziej ten Wimbledon. Dlaczego tam? A nie na Rolanda? No tam jakby porzeźbiła. Tak. Dwugodzinne mecze. Może dlatego, że trochę szybsze mecze by były na Wimbledonie, bardziej w tę stronę. Zdecydowanie lepiej się ruszała. Jak ja zobaczyłam, jak ona się porusza po korcie już w pierwszej rundzie, to nawet nie w pierwszej rundzie, tylko ona zagrała turniej przed. I już widziałam, że o, jest jakaś zmiana. Tak, jest jakaś zmiana w tym, co ona prezentuje na korcie. Bardzo lekko się poruszała po korcie i też był taki większy luz u niej. Wydawało mi się, że już ona tak te emocje i tą może presję, wręcz właśnie te takie obsesyjne traktowanie tego. Aczkolwiek Muratoglu mówi, że no... nie może traktować tego obsesyjnie, no bo inaczej zabrałoby jej to całą grę, no ale ewidentnie gdzieś tam w tych finałach no, jest to, tak. Są to granice obsesji. Ten jej pierwszy przegrany turniej to był US Open, kiedy już wiedziała, że ma dwie Włoszki do końca turnieju. Wydawało się, że ma autostradę i przegrała. Ale to było wcześniej jeszcze. Ona z Osaką ten pierwszy taki przegrała. Co no. Pierwszy finał taki, finał, tak, gdzie tak pierwszy finał, odleciała. Przegrała półfinał wtedy. Tak, wtedy ale wtedy mogła zrobić szlema. Wtedy to mogła tego szlema zdobyć. No i wtedy było tak, poczuć było pierwszy raz, że powiem, że Serena ma za dużo myśli w głowie. Tak. Z Sereną nie znam jej, ale miałem okazję porozmawiać na ślubie u Karoliny Bozianskiej, jak byliśmy 2 lata temu i to było, ona od razu na Wimbledon wtedy jechała. Akurat mamy córeczki w podobnym wieku, więc mieliśmy dobry temat do porozmawiania. I tak moja Serena, moja ja skończyłem tak w tym roku. A ty Serena mówię, co, jeszcze grasz? No to no my tak, a my co, jeszcze tego szlema byś chciała pewnie, tak masz plan. Mówię, no tak popatrzyła, mówię, tak, tego szlema jeszcze. Widzę, że o niej nie ma już dystansu do tego. Mhm. Widzę, że oni zmieniło się już tak, że po prostu to jest jej cel i wie i... No myślę, że na tym korcie musisz mieć taki trochę luz, tak jak Klaudia mówi. No, wiesz, dobry że to balans jest... między koncentracją dokładnie, a luzem. Dokładnie, a w tych ważnych, jakby już jak dochodzi półfinał, finał, wie, że to jest kolejna szansa, a zawodniczki grają coraz lepiej. Myślę, że po prostu to jej przeszkadza bardziej niż pomaga. I też zgodzę się z Klaudią, że ten rok to jest taki chyba ostatni dla niej szansa. W przyszłym roku 40 lat będzie miała, nie to, że... jakby, czy w tym roku? Już w tym roku, w sierpniu. Czyli przed sami US Open. No myślę, że to jest ostatni rok, ale no nie da rady moim zdaniem. Ja nie dziwię się, jak to była ostatnia szansa. Możliwe, bo tak jak wszyscy podkreślali, Tomek Wiktorowski to w ogóle zdjęcia tam analizował z ołówkiem, jak ona jest zbudowana, tutaj górna część jej ciała, że nie wyglądała tak od 2017 właśnie roku i, no i dobrze szła przez ten turniej, tylko że no, odbiła się w pewnym momencie strasznie. To był jednostronny mecz. No właśnie, nagle więc, się okazało, że jest rzeczywiście szybszy, silniejszy, lepsza jest młoda Serena. Nie? Otóż to, dokładnie. Jak ona się wbiła w ten kostium, czy możesz mi wyjaśnić? To się łatwo zakłada, to co miała na sobie strój. Ja się zastanawiałam, jakby tak poszła na przerwę
toaletową, no to ile byśmy musieli czekać, no. Ale faktycznie, no tam wyobraźnia, to się łatwo wyobraźnia działa. Odbieramy kolejny telefon. Zadanie dla Tomka Lorka, żeby zapytać. O! Przy kolejnej 100% okazji. Lori zapyta, jak tylko... jak to się skłysy? Szczególnie, że teraz online. Wkłada. Także Tomek poluje tam jak online to się wkłada. Na odbieramy telefon. Słuchajcie, wiecie, że jak szybko czas leci, już tylko 15 minut programu zostało. To no, chyba 2 czy 3 ostatnie telefony. Także chyba poprosimy po jednym pytaniu. Halo, kto jest z nami? Witam. Jarek z Wrocławia. Cześć, witamy. Cześć. Pytanko do mistrza, do pana Marcina. Ile turniejów graliście z kolegą Fechtenbergiem w Prokomie w Sopocie? To jest to pytanie? Tak. W sumie zagraliśmy od 2002, czyli 2002, 3, 5, 6, 7. 5 razy w Sopocie i raz w Warszawie. A proszę mi powiedzieć, a była taka sytuacja, bo kolega mi kiedyś wziął taką, mój sparring partner warszawski, jeśli chodzi o tenis, sobie pykaliśmy, on był wtedy w Sopocie, w którymś roku, nie chcę skłamać. Więc to było albo przed półfinałem, albo przed finałem. Że po prostu nie ten, na następny dzień tak zabalowaliście z... To nigdy. No. Nigdy. Tak zabalowaliście w Sopocie, że wyszliście i gładko przegraliście. Nie wiem, czy to był półfinał czy finał, ale taka impreza była. No, klimat sprzyja na pewno. Okej, okay. Ja z chęcią odpowiem. Czy to prawda wiesz, generalnie? To jest pewnie jak w tym kawale o tym, że kradną rowery na Placu Czerwonym. Więc my akurat nigdy nie przegraliśmy w finale i zawsze wygrywaliśmy 3 razy w Sopocie. Raz przegraliśmy w pierwszej rundzie, więc jeżeli coś takiego było, a nie było, to było to przed pierwszą rundą. Więc tutaj nie, no. Być może byliśmy gdzieś, ale na pewno na drugi dzień wygraliśmy. Dobra. No. Jeszcze jedno pytanko. W sumie mam kilka pytań, bo tak... Nie, ale to już ostatnie, słuchaj, bo musi jeszcze chcielibyśmy... Jedno pytanie, bo ja już 10 lat oglądam tenis. Wyjaśnijcie mi jedną rzecz. Na pewno pamiętacie taki mecz i powody, nie wiem, co się stało. Czy ja, nie wiem, no generalnie byłem na paru turniejach nawet w Polsce i nawet na stołówce się mówi o tankowaniu, ale jeśli się ogląda na przykład w 2015 bądź 16 roku, 16, proszę, Australian Open, mecz Dziokowicza z Gilles Simonem, gdzie jest 100 niewymuszonych błędów własnych, oczywiście Dziokowicza. Później bardzo fajnie to rozegrał w 5. meczu. Dlaczego tak to się dzieje? Jest takich wiele meczów. Ja widziałem 4. Takie, ja już nie chcę mi się gościa oglądać, mimo że jest arcymistrzem, można tak powiedzieć, śmiało, Dziokowicz. Po prostu, no, sety, mecze, potrafi zrobić cuda, potrafi zrobić 2 podwójne błędy serwisowe wtedy, kiedy to jest nierealne. No, tam no, troszeczkę odbijam, no. No właśnie. Wiem, że to można się spalić. To taka trochę różnica. Dobra, słuchaj, rozumiemy pytanie. Słuchaj, to już się podziękujemy ci, chłopaki spróbują to odpowiedzieć, żebyśmy, bo mamy 12, dosłownie 13 minut do końca programu, okej? Okay? Dobra. W porządku, bardzo dziękujemy. To pytanie o mecz Dziokowicz. Czy tankuje się na poziomie Simon Dziokowicz? Ja pamiętam ten mecz, ale nie szukuję jakby... Generalnie pamiętasz, rozumiem to? Pytanie, tak, bo to było 5 setów, to był w ogóle bardzo, bardzo długi mecz, ale... Z Gilles Simonem nie gra się, umówmy, łatwo, to, no, to bo facet może zanudzić. To prawda, ale no myślę, że rozumiem pytanie, bo szukamy tutaj jakby tematów ustawianych meczów w tenisie, tak. Ale nie wiem, czy szukamy w dobrym departamencie i na poziomie wielkoszlemowym. Mm-hmm. Na pewno, wydaje mi się, że występują takie sytuacje na niższym poziomie. I to nawet nie ma co się wydawać, to na pewno dzieje. No, znaczy, tylko że odpowiedzenia na pewno do udowodnienia, wiesz, no my możemy sobie mówić wiele rzeczy na pewno, ale ktoś zapyta, dobra, no to dlaczego nie macie na to dowodów? No bo to są jednak... od tego odpowiednie komórki, które no to śledzą. I kilka osób te komórki wyśledziły, szczególnie co innego. Jest tankowanie, odpuszczanie, a sprzedawanie meczu, bo tak. Często
zawodnicy po prostu psychicznie nawet już wypisują przysłowie z meczu i zaczynają grać na odlew, ale to nie znaczy, że ktoś za nich mecz postawił na ich przegranie, tylko po prostu psychicznie na przykład już nie są w stanie wytrzymać. A co innego oczywiście sprzedawanie meczów, kiedy z premedytacją ktoś inny stawia przeciwko tobie. Ale to ja zadam takie pytanie do ludzi, którzy grali w tenisa, bo mi się wydaje, że jeżeli mecz, znaczy inaczej, gdybyście chcieli ustawić mecz, to my byśmy z Tomkiem nie wiedzieli, że to jest mecz ustawiony. I często jakby mam wrażenie, że kibice, obserwatorzy, no właśnie te mecze takie bardzo jednostronne, z zaskakującymi zakrętami takimi, no przypominam sobie taki mecz Michała Przysiężnego, gdzie ostatniego Gema rozegrał serwując w swoje karo, no i wszyscy to w ogóle na YouTubie krąży jako tank, Michał Przysiężny odpuścił totalnie, no przecież... Naprawdę, to trzeba by było mieć bardzo małą inteligencję, żeby w taki sposób to zrobić, a okazuje się, że Michał tam się pokłócił z dziewczyną, że nieodpowiednie warunki były na tym turnieju, że źle mu się grało, po prostu to była frustracja, która w nim narosła i ten ostatni gem no, był taki... przypominający kabaret bardziej tenisowy, ale to nie ma nic wspólnego z ustawianiem meczów, co nie znaczy, że ten problem się gdzieś tam nie zdarza. No tak, przynajmniej taka jest moja opinia. No, trzeba by być naprawdę, wystawić się na strzał, żeby 10 razy zagrać w siatkę od razu od początku meczu i żeby wszyscy na to patrzeli i myśleli, że coś jest nie tak. Słuchajcie, jest jeszcze pytanie z czata dotyczące Igi. Od Igi zaczęliśmy. Powolutku będziemy zmierzali do końca. Jeszcze mamy przedostatni telefon na linii, potem jeszcze jeden. Ja chciałbym wam pokazać wszystkie mecze, które rozegrała Iga w tym roku, 2021, bo to jest bardzo dobry bilans. Bilans 10 zwycięstw i 2 porażek. Jedna porażka na Australian Open z Simoną Halep, potem w tym meczu, o którym mówiliśmy, no i ostatnio wygrany turniej w Adelaide w finale z Belindą Bencic. Bardzo wyraźnie wygrany, bez przegranego choćby jednego seta turniej w Adelaide. Iga awansowała na 15 miejsce w rankingu, ale ten ranking tegoroczny jest inny. Jest tak naprawdę no jest troszeczkę rankingiem łączonym przez 2 lata. No, ta sytuacja pandemiczna na to wpływa. Pytanie jest takie, na którym twoim zdaniem, Klaudia, Iga, jaki ona prezentuje poziom w tym momencie? Czy to już jest top 5, czy to jest top 10? No bo to pewnie nie jest 15 miejsce, bo ona awansowała z 18 na 15 w tym po Adelaide, tak? Znaczy, no, dla mnie jest to top 5. I teraz jest tak, że niektóre zawodniczki skorzystały na tym, że była ta pandemia i te punkty gdzieś im się nie odjęły, a właściwie zagrały bardzo mało meczów, tak jak Sloane Stephens, która no, nie miała najlepszego czasu, a dalej jest wysoko. Która ona, Marek, jest? Bo ty pewnie wiesz. Sloane Stephens, no teraz ci nie powiem, ale... Bo rozmawialiśmy o tym właśnie parę dni temu. Basiłaszwili już zdążył tam pobić żonę albo nie pobić, bo tam sprawa jakaś była, nie wygrał meczu od nie wiem kiedy, przegrywa sety 0-6, 1-6 i wciąż się łapie do turnieju ATP. Czyli na top 5 ją oceniasz w tym momencie. Tak, teraz po tym. Jak najbardziej, top 5, to chyba też widziałem, że z rankingu normalnie, jeżeli ranking był uwolniony i policzony, to ponad piątka była. Tak naprawdę jak patrzysz kto, no to Serena może z nią wygrać, może. Osaka. Osaka, Andreescu, jeżeli wróci i będzie grała, Muguruza przy swojej dobrej grze. I to są takie jakby... Halep, bo jak widać, bo wygrała, no bo to jest Halep. Jest tak, ale moim zdaniem to był ostatni mecz, który Halep z nią wygrała. Z tego względu, że po prostu doświadczeniem. To było ewidentnie nie tenisowo, bo tenisowo była słabsza. Iga miała wszystko w rankingu, wszystkie karty w swoich rękach. I po prostu doświadczeniem przetrzymałem. Jakby następnym razem, jak będą grały, to już taki mecz Iga powinna... Bardzo żałuję, że Ange Barty przegrała ćwierćfinał z tą Teichmann. Byśmy mogli zobaczyć ją właśnie w pojedynku, jakby nie było. Ona z Collins przegrała. Z Collins? Z Collins. Kurde, czyli bardzo dobrze wiem, tylko że znowu mi się nie w tym kościele mi dzwoniło. Ale ty, Marcin, śledzisz to? Ładnie. Dyrektor WTA. Będziesz tam wieśli komuś i nie karty. Ale czekaj, mogły ze sobą zagrać, czy nie? Tak. Kto? Mogły ze sobą zagrać. Iga mogła zagrać z Ash Barty. W ćwierćfinale. Ach, to rundę wcześniej po prostu. Bo Teichmann wygrała też z jakąś niezłą zawodniczką z kolei w ćwierćfinale. Dobra, nieważne. Mogła też zagrać z Seriną, prawda, w Australii. No tego szkoda. Tego szkoda, bo to jest taka pamiątka. Z Sereną, tak, to nie wiadomo, czy jeszcze będzie miało dane zagrać. Z Barty pewnie zagra jeszcze nie raz, ale z Sereną nie wiadomo, czy jeszcze będzie miało okazję zagrać. To prawda, tego żale. Odbieramy przedostatni telefon, słuchamy, halo. Dobry wieczór, witam państwa, to Przemek z Zasobów Wielkich.
Ja mam takie pytanie dotyczące tej kontuzji Nowaka Djokovicia z Australii. Tak. Tam miał kontuzję mięśni brzucha. I na ile to była ta kontuzja, a na ile była to przesadzona reakcja samego Nowaka, bo tak to bardzo groźnie wyglądało w samym meczu, a później było coraz lepiej z Nowakiem, więc takie, to bardzo podejrzana sprawa dla mnie. Eugenie, nie blokuję i dziękuję za odpowiedź. Dziękuję bardzo. To jest ten mecz chyba właśnie z Fritzem, prawda? Tak, chyba tak. Wtedy, kiedy no, gdyby miał kłopoty z brzuchem faktycznie, no to by pewnie nie dograł tego turnieju. No powiem tak, że ja nie miałem nigdy naderwanego mięśnia brzucha, Mariusz miał i mówi, że jak miał naderwany, sobie bardziej rozerwał przy meczu, graliśmy z Łukaszem Kubotem w ćwierćfinał z Oliwierem Marachem. Miał potem na 6 cm naderwany brzuch, nie mógł serwować, bo serwować ta, jakby wprowadzał i sobie jeszcze to bardziej rozerwał, więc ciężko mi jest w stanie uwierzyć, że mając naderwany mięsień brzucha przez 2 sety na tabletkach w 5. secie serwował jak serwował i grał jak grał. Ale potem on jeszcze jest w tym turnieju gra dalej. Wygrywa. No więc... A wiesz, potem uważam, że jest większa szansa, że mógł wrócić do tego. No ale to jakby... czekaj, jeżeli masz coś naderwanego, no to się nie... Chyba, dwa dni sobie no, wiesz, to ale jakby jest... dużo łatwiej mi jest uwierzyć to, że tak go doprowadzili, że to nie było duże, do, po 2 dniach do jakiejś używalności, niż że w ciągu meczu, gdzie nie ma przerwy, mu się to poprawiło, że zaczął grać. Tak czy inaczej, dochodzimy do wniosku, że to było troszkę kino. Jak najbardziej dla mnie. I to nie pierwszy raz. No właśnie. Kino, tak. Kino oko. Kino, kino. Ale ja myślę, że to jest jakby największy problem Djokovicia, to, że za dużo tego kina, bo jakby u Federera nie ma tyle kina, u Nadala nie ma tyle kina, a Djokovic chce być poniekąd tak fajny, tak lubiany jak oni, ale chyba chce za bardzo, tak mi się wydaje. Chociaż, a czy powiem wam szczerze, jeszcze dorzucę jedno słowo, że jakby nie warto też mówić za bardzo źle na Djokovicia, bo w tym, nie, ale w tym roku, jak coś powiedziałem takiego właśnie, coś w tym stylu, czyli bardzo delikatnego, to jest wielu fanów Djokovicia w Polsce, jakby zostało to uznane za niedopuszczalne. To ja w takim razie coś powiem, to na mnie będzie jakby co, bo ja już nie będę w tenisowych programach się więcej udzielał, ale Kyrgios chyba podczas tego turnieju schodził z kortu, jak no, Djokovic robi te swoje takie wiecie co zrobił Kyrgios? Kyrgios schodzi po wygranym meczu, jak to Kyrgios taki lekko trochę taki sfafluniony i takie, zrobił tak. 4 strony i zszedł. Tak, to nie lubią się bardzo się nie lubią z Djokovicia. Nie może mu wybaczyć tej Adrii. Wiesz, ale tutaj jakby takie zachowania właśnie Nowaka i to jest, co mówisz, że z wielu fanów trzeba dwie rzeczy odgrodzić. No jedno to, jaką ma klasę sportową i jak wygrywa. No, on jest wielkim mistrzem i tak naprawdę jest na samym topie razem z Djokovicem, na Rafą i z Rogerem. Jeżeli ktoś twierdzi, że jest lepszy sportowo, to jestem w stanie mu jakby przyznać rację, że ma argumenty, żeby takie rozmawiać. Natomiast jeżeli mówimy o całej klasie sportowca i tego, jak chce być ikoną sportu, no to jemu w tym drugim departamencie zachowania i charyzmy takiej typowo nie bycia takim sztucznym do końca brakuje do tej dwójki. I tym chce być na takim samym jakby poziomie, a jednak no nie jest. A to jest, Marcin, prawda? Bo ty byłeś w szatni wielokrotnie i na pewno z nimi się znasz lepiej lub gorzej. I właśnie ja słyszałem od wielu osób, czy od kilku osób, które też uczestniczyły w rozgrywkach, niekoniecznie tenisistów, że Djoko jest inny, gdy są kamery, gdy jest widownia, a trochę inny, właśnie dużo traci, czy pokazuje inną twarz, gdy tych kamer nie ma. Podobno u Nadala i Federera jakby nie ma takich dysproporcji. Zgadzam się. To jest tak, że te zachowania często, które ma to tańczenie, tutaj do zachowania do fanów, moim zdaniem są trochę wyuczone. To nie jest naturalna jego poza. Oczywiście to jest dobrze, bo próbuję w jakiś sposób złapać interakcję z zawodnikami, z fanami, ale jednak to jest, a zawsze wyuczone zachowanie nie będzie tak odbierane jak naturalne. I to jest u niego takim problemem. Slow Stevens 42 podpowiada nam czat w tym momencie. Kiki Bertens pisze Pablo Pandarian. Na przykład 11, totalnie zawyżony ranking, no tak, i tak dalej. Achillesa miał. Ostatni telefon odbieramy, bo mamy już godzinę 21.59. Jeszcze potem dwa słowa od nas. A teraz ostatni telefon. Halo? Halo, dobry wieczór. Maciej z Wrocławia. Dobry wieczór. Cześć. Witam. Mam do Państwa takie pytanie. Co Państwo sądzą o Picie Sampasie? To jest mój ulubiony tenisista z lat mojej młodości. Wydaje mi się, że jest obecnie bardzo niedoceniany. Może ktoś z Państwa miał kontakt z nim albo z jego obozem. Chciałbym się dowiedzieć, czy może coś fajnego o nim można powiedzieć, oprócz tego, co zrobił na korcie. Drugie pytanie jeszcze mam do pana Tomasza.
Wysłałem panu informację na Instagramie a propos pańskiego tenisa. Chciałbym się zapytać, jaki jest pański poziom, jak pan gra, jak pan trenuje, jak pan ćwiczy. bardzo mnie to ciekawi. Na koniec już nie przedłużając, chciałbym pozdrowić wszystkich moich kolegów i koleżanki z Wrocławskiej Amatorskiej Ligi Tenisowej Paleta. Dzięki. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za audycję. Dobra, dziękujemy. Mówcie, w zasadzie to byli tylko Pete i ja. Tenisie. Pete Sampras, no powiedzieć o nim, że jest niedoceniany, no to nie, no to trochę. Miałem okazję z nim trenować. Ty kurczę, ty w ogóle grałeś z wszystkimi. No ja trochę nie grałem na UCLA, bo jego siostra, on bardzo często z naszą drużyną trenował. Jego siostra jest do dzisiaj jeszcze trenerką drużyny dziewczyn. Więc Pete przyjeżdżał i to właśnie miałem okazję z nim trenować 2 miesiące przed jego ostatnim US Open, kiedy on już tak był na tej takiej trajektorii nisko, był 13, a on chciał wtedy 14 tytuł zdobyć, żeby 13, nie pamiętam, kto miał wtedy 13 tytułów, żeby go, tak jak Serena teraz, o ten jeden tytuł przegonić. I wydawało się, że to się już nie wydarzy. Patrzcie, jak to się zmieniło. Do 14 szlema dzisiaj mamy trzech facetów 20-28. Wtedy rekord pobijał, nie? To było w 2002 roku. Więc zobaczymy, jak ten tenis poszedł do przodu. Ale no, Pete jest wspaniałą taką jakby naturalną osobą. I jakby to było niesamowite, on wiesz, przyszedł z 4 rakietami na ten trening, tak wiesz, takim swoim fizjoterapeutą, tam piłki porzucał, podbijał sobie, mówię, nie no, z takim treningiem, czy to przyszedł sam raz, myślałem, że mnie grał, on tam poserwował, ale jak zaczął serwować, to miał z jednego podrzutu 3 takie serwisy, nie wiedziałem gdzie, slice, na zewnątrz, płaski do środka, kick. I z tego samego, po prostu to było dla mnie, nie miałem z czymś takiego nie czytałeś tego podrzutu, nie byłeś w stanie przeczytać. W ogóle, nie wiedziałem, z jednego z podrzutu 3 serwisy. No i super, że 2. To ja tak samo mam z twoim. Dzięki. Nie, ale posłuchaj, wiesz co, ale ja rozumiem, do czego zmierzało to pytanie, bo ja akurat Pita Samprasa widziałem tylko raz na korcie i to był turniej... 20 lat temu to było już prawie. Ale poczekaj, właśnie chcę ci powiedzieć, że chyba 6 czy 7 lat temu byłem w Nowym Jorku, poszedłem do Madison Square Garden, akurat był jakiś... Patrzę, jest takie exhibition, tam gra McEnroe, Sampras, już nie pamiętam tych dwóch pozostałych tenisistów. No też jakieś duże nazwiska. No generalnie nudne, szczerze mówiąc, ale muszę wam powiedzieć, że tak jak McEnroe robi show, no bo on to ma, to ten Pete Sampras próbował i jakby, wiesz, no nie siedziały do jego żartu. Agassiego ludzie, pomimo że mierzą Agassi, i Sampras, jeszcze Agassi tam też. Agassi jednak był takim bardziej charyzmatycznym zawodnikiem. Tak. No i Agassi z McEnroe'em, wiesz, oni wszyscy grali z mikrofonami takimi jakby tu, żeby tak mogli sobie pogadać, bo to wszystko było tak dla publiki. No to oni jakby we dwóch robili całe show, natomiast Sampras tam próbował coś w ogóle nie wiem, czy pamiętacie, z kilka lat temu grali Debla z... pokazówkę z Rogerem i Rafą pomieszani na Indian Wells. I było między nimi taka scysja, że coś Agassi powiedział Samprasowi, że w ogóle nie płacisz tych rachunków, a to było w jego książce. Tak. I ten nie myśląc nic zaserwował bezpośrednio w niego. Tylko potem w szatni słyszałem, że Roger mówi do Rafy, ty, no jak to popatrzyłem się, nie widziałem, o co chodzi. No i 15 tysięcy ludzi, a ci po prostu piłkami się wydają. Tak niby dla żarty, ale tak naprawdę widać było, że to Pita ostro ruszyło, że on tak pociągnął. Bo on mu taki wyciągnął 2 kreszenie i pokazał, że tu już nic nie ma, nie? Taki po prostu trochę z gąby, więc widać chyba na taką delikatną nutę mu nacisnął. Ale nie wiem, czy Pit się w ogóle interesuje tenisem, w sensie, czy śledzi tenis, nie, bo kiedyś nie. Widziałem go, jedyny raz, którego widziałem tak na żywo, to było właśnie w Australii, jak przyleciał na taką konferencję, nie wiem, czy on wręczał jakieś nagrody na Australian Open, no przy jakiejś okazji się tam znalazł i była taka mistrzowska konferencja z nim. I wtedy wpada Tomek Lorek? Nie. No, Tomek wtedy nie wpadł, albo wpadł, ale nie z pytaniem o krowę. Ale na wszystkie pytania tam nadal, czy tam jakiś trener, czy jakaś kontuzja, co myślisz, kto z młodych wejdzie, nic, jakby tam się nic nie działo, widać było wyraźnie, czuć było wyraźnie, że on nie śledzi rozgrywek, okay. że pewnie jak zakończył karierę, to już od czasu do czasu coś sobie obejrzy, ale widocznie nie sprawia mu to przyjemności. A kilka dni temu na Twitterze właśnie amerykańskim dyskusja taka wystartowała, czy Sampras nie byłby taką jedyną osobą z tych ostatnich lat, powiedzmy z tego poprzedniego pokolenia, która włączyłaby się w dzisiejszych czasach do walki z właśnie z Federerem, Nadalem, Dżokowiczem. No to znów są takie pytania, które trzeba pozostawić bez odpowiedzi. Nie ma szans. Szybsze korty kiedyś były. Łatwiej było na Wimbledonie. Teraz gra jest wolniejsza, więc ten serwis by nie robił takiej roboty co kiedyś. To prawda. Słuchajcie, powolutku kończymy nasz program.
Jeszcze sekundkę. Najpierw powiem tak. Dzisiejszy Hej Park tenisowy jest pewnego rodzaju forpocztą tego, co zamierzamy robić, a zamierzamy trochę więcej mówić o tenisie na antenie kanału sportowego. I chciałbym Państwu przedstawić prowadzącego program tenisowy, Marek Furian. To właśnie on będzie prowadził. Czy możesz nam i potencjalnych gości. I potencjalnych gości, którzy tutaj też będą. Czy możesz nam coś powiedzieć więcej o tym programie, który... Na początku sobie go wymyśliliśmy... Znaczy Tomek, ty go wymyśliłeś, to musisz to wziąć na siebie. Nie, nie wezmę tego na klatę, w związku z tym, że ty jesteś prowadzącym, to ty opowiedz w jakiej częstotliwości, ile, co, kto, jakie tam są pomysły. Dobrze, no z tego co mi wiadomo, a wiadomo mi chyba dosyć dobrze, będziemy się spotykali raz w miesiącu. Na razie, ale na myślę, razie. Że zobaczymy sobie... w jakim kierunku jak to będzie, tak, będzie zmierzało, bo... No, zobaczymy, co będzie się działo. W każdym razie będą to spotkania cykliczne. Będziemy chcieli podczas takiego spotkania poruszyć kilka wątków, no bo wiemy, że gdy skoncentrujemy się tylko na polskich tenisistach, to może być zbyt nudne, zbyt specjalistyczne, więc będziemy chcieli mówić tak o dużych gwiazdach, czyli właśnie Federer, Nadal, Djokovic i u kobiet kilka pań. Będziemy starali się mówić o Polkach. Sięgniemy do turniejów niższych, czyli nawet do challengerów. Jak coś ciekawego się wydarzy, spektakularnego, coś o czym warto powiedzieć, też znajdziemy miejsce. Ostatnim takim etapem spotkania będzie prawdopodobnie taki wolny wniosek, historia, anegdotka, no bo to będą głównie rzeczy od naszych gości. I będziemy próbowali wyciągać takie ciekawostki, więc podzielimy sobie to na takie segmenty, po których będziemy się poruszali, więc to nie będą programy dedykowane Idze, Hubertowi, Federerowi, Serenie Williams, tylko to będą takie twory złożone z czterech, pięciu, może nawet sześciu części. No i chyba tyle. Ja bym chciał, Tomek, zapraszać gości fajnych, chociaż ta nasza grupa tenisowa nie jest liczna, i też nie wszystkich można zaprosić, nie wszyscy są chętni, no wiemy jakby z czym to się wiąże, z jaką odpowiedzialnością i też trzeba trochę czasu wygospodarować, ale no myślę, że jest kilka osób, których warto posłuchać i te historie właśnie, trzeba gości tylko podpiąć do prądu, bo to co opowiada Marcin, historie z szatni, zawodnicy czasami... Albo się z tym nie wychylają, albo nie wiedzą, że to jest ciekawe, a to są tak naprawdę, to jest dla nas fajna odskocznia od meczów, to co tam się dzieje, więc będziemy chcieli takie smaczki tutaj sprzedawać. Brawo, super, Smoku, top, takie komentarze się już pojawiły. I dlaczego tak rzadko? To oglądajcie. Jak będzie dobrze oglądane, to będziemy wprowadzali. Nie, bo myślimy tak jeszcze, Marek, ja jeszcze tylko dopowiem. Na razie rzeczywiście myślimy o tym, żeby ten program się pojawił na naszej antenie raz w miesiącu. Jeżeli się okaże, że rzeczywiście jest fajnie, ogląda się jako podsumowanie miesiąca. Tak. W miesiącach Wielkiego Szlema na pewno będziemy robili hate parki, również tenisowe, żeby sobie opowiedzieć tak, jak dzisiaj sobie opowiadamy. No już w pewnym dystansie od Australian Open, ale wtedy sobie na pewno zagęścimy. No i o, będziemy tak sobie na ten temat opowiadali. Powiedzmy, Tomek, szczerze, tak mi się przynajmniej wydaje. Ty tutaj jesteś prezesem, ale też no, nie możemy przesadzać z tym, żeby pakować 5 hate parków tenisowych w tygodniu, bo goście nam się skończą po tygodniu. Nie, no. nie, w ogóle nie ma, nie, ale ty nie, ja mówię raczej o jednym hate parku w trakcie. O której godzinie? Właśnie. Że co? Wiadomo już kiedy godzinę, jaki tak. Termin. A jaka ci pasuje godzina? Harmonogram. Wiesz co, po 11 rano. Nie no, 11 teraz tak wróciłem po zakończeniu kariery z dwójką dzieci, 7:15 jestem już na nogach, więc brawo. Jakby... Ale mnie nie ma o tej godzinie. Bo w Kanale Plus, kto wymyślił? Ale niedługo będziesz już od 6 rano. No zgadnij, to zobaczymy, czy dobrze znasz swojego przyjaciela. Co, nie tenisowego. Damy jasy. Hashtag dotyczący rozgrywek kobiecych w Kanał Plus. No to musiał to wymyślić Andrzej Twarowski. Faro. Nie, to wiadomo, że to Faro. Takie rzeczy to tylko Twaro. Ja w ogóle nie jestem taki kreatywny w takim departamencie i generalnie nam było trudno. Ja powiedziałem Bartkowi od razu dzwoń do Twara, pisz do Twara. Tak, po 15 minutach był gotowy hashtag. Copywriter. Twaro by zrobił karierę jako copywriter, gdyby nie zrobił kariery w telewizji jako komentator. To jest dobry hashtag, ale to już tak nie nazwiemy naszego programu. No jeżeli macie jakieś dobre pomysły na nazwę, to zaraz już się czat skończy, to wpiszcie już potem, jak ten zostanie opublikowany nasz hate park, to tam wpisujcie pomysły na nazwę tenisowego programu. Może coś się nam urodzi. Jeszcze dwie rzeczy. Klaudyna, cały czas coś trzymasz na ten, masz na kolanach, to ja ci w końcu to jest fajne, no. No dobrze, no, bo jak byłam u ciebie pierwszy raz, to ochrzeniłeś mnie, że nie przyniosłam prezentu. No tak, no byłeś zły, więc przyniosłam... Nie odzywałem się do ciebie całe 3,5 sekundy. Koszulkę widać, tak? Tu, o, tak, dobrze tak, będzie. Do tej kamery, z Rio, z ostatnich igrzysk.
To jest trzecich, na których byłam. Tak, ja się zmieściłam w tę koszulkę. Tego nie, w ogóle nie było takiego pytania. Jeszcze przytrzymaj, poczekaj, jeszcze przytrzymaj, będziemy zaraz pokazywać, czy, żeby było dobrze. Tak, o tak, o tak. Mm-hmm. Czy podpiszesz się nam na niej? Tak, tylko musisz mi dać markę. Dobrze, zaraz ci dam po programie, bo tutaj już wisi parę bardzo fajnych sprzętów. Tutaj na przykład wisi, słuchaj, to Dawid Cel przyniósł, to jest koszulka reprezentacji naszej Fed Cupowej. Mm-hmm. Są badże Mariusza Furstenberga, Marcina Matkowskiego z turniejów, są piłki, są rakiety tenisowe, tam wisi rakieta Fryty, tam za Markiem. Jest rakieta Magdy Linet, która u nas była, jest rakieta matki oczywiście. No tych dwóch rakiet nie jestem w stanie zlokalizować. Prawdopodobnie to są Wojtka. Z czasów juniorskich. Jaki tak wiesz? Czy wy kiedyś graliście takimi rakietami? Nie, no ale pewnie ja Wojtek Fibak, jak zaczynał karierę, to na pewno takimi zaczynał grać. Naciąg jest, Fibak, naciąg jest jak taki makaron naciągnięty. No ale tym się nie da zagrać top spina. Bardzo ciężko, ja miałem okazję grać. Bardzo ciężko się tego rękał. W ogóle szybko, czyli z tego anegdota. Tak. Ostatni mojej... Pewnie, jasne. No, to już tutaj nie będzie, już nie wykorzystaj w programie. No. Ostatni mój Davis Cup w Grecji, teraz graliśmy. Przed wyjazdem założyłem się z Hubertem Hurkaczem, bo miał taką rakietę. I on mówi, że mnie ogra taką rakietą. Mówię, ty no chubi, to już naprawdę, ostatni Davis Cup, jestem, wiesz, deblista, ale co ty mi to opowiadasz? On mówi, nie, ja to trochę, przecież nie, żarty sobie robisz. No mówię, dobra, to ustaliśmy, że gramy do dwóch tiebreaków do 10. No i mieliśmy grać, ale gram trening, tak po której godziny patrzę na Huberta, a Hubert coś tam mu nie pasuje, jakiś taki skwaszony. To mówię, dobra, to dzisiaj nie ma tej gry. I miałem 3 godziny trening, po prostu tak ostatni raz długo, nie pamiętam kiedy grałem. Ja już skończyliśmy tego diabla, a Hubi, dobra, to co, gramy? A ja mówię, no dobra, gramy. Słuchajcie, lebo co wygrałem. Bardzo dobrze grał tą rakietą, naprawdę, a jeszcze w połowie pierwszego seta naciął pękł. Co? Chcesz powiedzieć, że grał bez naciągu z tobą? Jest pękł, nie, 10-6 pierwszego seta wygrałem, drugiego 16-14. Przeklinając, ale normalnie? Normalnie grałem. Przeklinając, rzucając, ale po prostu nie mogę do piłki dowieść w prawą stronę. On mi grał... No, jakby się lata 80 cofnął. Ale trzymał kontynentalnym? Tak. Uchwytem? No tak. No, a cała drużyna z boku kibicuje i tam, wiesz, je śmieją. Ja już chcę skończyć, tylko żeby już po prostu te moje męki się skończyły. Za 3 dni kończę karierę, a tutaj po prostu mam taki wysiłek, że nie pamiętam, kiedy grałem ostatni raz, więc taka właśnie rakieta mi się przypomniała. A naprawdę byłem pod wrażeniem, że Hubert sobie dobrze radził tą rakietą. To miałeś presję jak Sirina do tego, żeby wygrać tego szlema. No, ja myślę, że większą młodzi oglądają tutaj. Jak dziadek dajesz. Słuchajcie, turniej, jeszcze raz przypomnij, Marcin. Tak, oczywiście, od którego, przy okazji. 17-25 lipca, pierwsza edycja. Kurczę, jeszcze nic nie wiadomo, co z kibicami, co? Nic nie wiemy. No, zapraszamy wszystkich. Mam nadzieję, że przynajmniej w jakiejś części będziemy mogli zaprosić kibiców na trybuny. Na pewno będzie tu bardzo duże widowisko. Tenis ze światowego czuba wrócił do Polski i bez kibiców to nie to samo, więc mam nadzieję, że wszystkich będziemy mogli zaprosić tutaj na trybuny. Na pewno będzie też transmisja telewizyjna, ale no zawsze tenis na żywo to jest tenis na żywo. I to jest takie miejsce też, bo to jest tuż przy deptaczku, tuż przy wodzie, więc to, a to też jest ważne, że nie trzeba 10 godzin siedzieć i oglądać tenisa, tylko jedna osoba idzie się opalać, a druga idzie na trybuny. To może prawda. Restauracje, bary już będą otwarte blisko tutaj na brzegu, zawsze tak było. Dodatkowo. Już wiemy, kto będzie piłki podawał. Będą podawały wasze córcie. Już dzisiaj dostały na ten zaproszenie. Dobra, słuchajcie, kończymy. Klaudię, Jan Ignacik i Marka Furiana możecie słyszeć na antenach. Trwa turniej i wy komentujecie go teraz, tak? W Kanał Plus Sport. Jutro coś zaplanowane do komentarza? Ja jutro mam przerwę. Nie Sabalenka wiem, czy ty masz Muguruza. Jutro? Tak. Sabalenka Muguruza. Marek, to dobry Bartek. Mecz. To będzie łup, to będzie walenie, to będzie męski tenis. Doha. Mocny. No. No, nie mówmy męski tenis, bo później kobiety się obrażają, a to jest komplement. To jest komplement. Ja tam się nie obrażam. Bardzo dziękujemy za ten dzisiejszy tenisowy Hejt Park. Raz jeszcze Marek Furian, Eurosport i Kanal Plus Sport, Marcin Matkowski i Klaudia Jansik-Naci, którą również możecie posłuchać na antenie Kanal Plus Sport. Bardzo dziękujemy. Czekamy na wasze propozycje. Nazwy dla programu tenisowego, kiedy już tylko ten nasz dzisiejszy Hejt Park będzie opublikowany. Trzymajcie się, dobrej nocy, cześć.